Będziemy was prosić grzecznie i bardzo długo o to, żebyście nas nie dotykali. Będziemy używać wszystkich form negocjacyjnych, tak? Nawet na jedno kolano przyklękniemy, żeby tylko nie doszło do tragedii. Ale jak nas dotkniecie, to spalimy was do 300 km, co najmniej. Są rzeczy, za które będziemy się bić, są rzeczy, za które oddamy życie, a są takie, za które po prostu zapłacimy. Jesteśmy dostarczycielem bezpieczeństwa i oczekiwalibyśmy tutaj tak, jakby takiej swoistej politycznej monetyzacji tego stanu rzeczy, dlatego że no, Polacy płacą potężne pieniądze. Bez naszego udziału Ukraina by nie wytrwała pierwszych tygodni wojny. To nie ma do tego najmniejszych wątpliwości. Rosja ma dwa towary eksportowe, armię i energię, tak? I z jednym i z drugim ma potężny problem dzisiaj, na szczęście. Pierwszą decyzją, jaką podejmują politycy w czasie, który już jest nieuchronnie prowadzący do wojny, jest niekoniecznie ewakuacja ludności z miast. To jest ewakuacja danych. Dzień dobry, Patrycjusz Wyżga, witam i zapraszam na Didaskalia. Dzisiaj detale sztuki wojennej, chciałbym powiedzieć, choć gwarantuję to Państwu, że to będzie raptem element szerszej dyskusji, szerszego zrozumienia bezpieczeństwa naszej ojczyzny. O tym, jaka ona jest, jakie ono jest to bezpieczeństwo, jakie powinno być i co po drodze od tego momentu dzisiaj do tego momentu wymarzonego powinniśmy zrobić i czym w ogóle jest bezpieczeństwo państwa. Porozmawiamy z człowiekiem, który no, zdaje się jest najlepszym, by odpowiadać na tego rodzaju pytania i tak postawione zagadnienia. Generał Rajmund Andrzejczak razem z nami. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry, witam. 2018-2023. Pan generał był szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. A gdyby ktoś po raz pierwszy usłyszał, czym jest Sztab Generalny Wojska Polskiego. Co to w zasadzie jest za miejsce? Co to jest za organizacja, instytucja, stanowisko i jak się ma do innych szczebli dowodzenia w Wojsku Polskim? Strasznie dużo wątków pan tutaj poruszył, ale skoro od Sztabu Generalnego mamy zacząć, to tak, no jest to główny mózg armii. Tam się myśli o tym, co się wydarzyło, co się dzieje dzisiaj, a przede wszystkim, i to jest ta najtrudniejsza ze sztuk, co się wydarzy jutro i pojutrze. I to jest główna taka misja Sztabu Generalnego. Drugim ważnym elementem, i ono właściwie jest tutaj delegowane właśnie stanowisku szefa Sztabu Generalnego, że on jest takim łącznikiem między światem polityki a światem wojska. Więc takim, kiedy pytają mnie, co było najtrudniejsze w tej funkcji, to nie jest jedyne stanowisko, które zajmowałem przez 36 lat służby. To mówię właśnie, że znalezienie odpowiedniego języka, aby to, czego potrzebują żołnierze, potrzebują siły zbrojne, czego potrzebuje bezpieczeństwo militarne, żeby ująć w odpowiedni język zrozumiały dla polityków, ale potem również, żeby z uwagą wysłuchać w kraju demokratycznym, gdzie obowiązuje cywilna kontrola nad armią, jakie są oczekiwania polityczne i żeby je przełożyć na decyzje wojskowe. To trudna misja i trudne stanowisko. Robota nie do pozazdroszczenia, choć no, teraz już Państwo nie mają żadnych wątpliwości rzeczywiście, że to jest człowiek, który o takiej strategii i pewnej wizji, bo tym będzie przesycona dzisiejsza rozmowa, jestem przekonany, powinien opowiadać, bo zwyczajnie się tym zajmował i wciąż się zajmuje, wciąż o tym opowiada. To pomówmy, panie generale, mówiliśmy się na rozmowę o filozofii bezpieczeństwa państwa. Co w ogóle rozumiemy pod tym pojęciem? Co rozumiemy pod takim systemem? Jakie są elementy składowe takiej filozofii? To właśnie, no, definicji bezpieczeństwa pewnie jest tutaj bez liku i moglibyśmy tutaj akademicko się spierać, natomiast ja często używam takiego porównania, że to bezpieczeństwo jest pomiędzy odczuciem, emocją, a pomiędzy tą fizycznością mierzoną w liczbach, w ilościach czołgów, samolotów. Więc łatwo jest nam mierzyć trochę tak z lenistwa intelektualnego właśnie to bezpieczeństwo w taki sposób, czy mamy 5 dywizji, czy 6 dywizji, czy mamy tyle czołgów, czy tyle samolotów, okrętów, rakiet. Natomiast rzadko się zastanawiamy w świecie, który jest coraz szybszy, coraz bardziej złożony i nakładają nam się różne wymiary, gdzie jest ta emocja, czego my się boimy. Tak? I gdybyśmy dzisiaj zapytali kogokolwiek, czego się obawia, rozróżniając też pomiędzy strachem a lękiem, bo to też chyba będzie zasadnicza różnica definicyjna, to się okaże, że to bezpieczeństwo i to niebezpieczeństwo ma różne lokalizacje. Na pewno dzisiaj z wielu względów zaczęlibyśmy od tego, że
boimy się o swoje fizyczne bezpieczeństwo i boimy się Rosjan. Boimy się agresywnej postawy, agresywnej polityki. Widzimy, co się dzieje na Ukrainie. Doświadczamy to również na ulicach tutaj Warszawy. Widzimy, słyszymy Ukraińców, którzy o tych historiach nam opowiadają. Widzimy to w mediach. I tutaj jakby znakomita większość tej naszej debaty by się tutaj kręciła wokół tego tematu bezpieczeństwa militarnego przede wszystkim. Mm-hmm. Ale w tym samym czasie boimy się inflacji, mamy oszczędności, mamy zobowiązania różnego rodzaju, mamy swoje plany domowe czy rodzinne, wakacyjne i chcielibyśmy wiedzieć, czy stać nas na ten kredyt, czy też nie, czy możemy sobie pozwolić na edukację, czy możemy sobie pozwolić na taki styl życia. I widzimy, co się dzieje w systemie ekonomicznym i tutaj w kraju, ale też i w Unii Europejskiej, i globalnie. Więc tak naprawdę w domu, jak wyłączymy telewizor, włączymy laptop i media i zaczniemy rozmawiać o tym, co nas, że tak powiem, niepokoi, to się okaże, że to bezpieczeństwo ekonomiczne właśnie tak może nawet być wyżej przez chwilę niż to bezpieczeństwo militarne. Jak to zważyć, trudno mi się powiedzieć. Słowo, i ten fragment, ten element, to ten wyraz właśnie bezpieczeństwo ekonomiczne, no nie jest przypadkowe, bo to można właśnie w takich kategoriach rozpatrywać. Dokładnie. W tym samym czasie widzimy w takiej większej perspektywie, jeżeli chodzi o zmieniający się klimat, że też dotyczyć to będzie nas. A zwłaszcza, co ciekawe, w rozmowach, które prowadzę, młodsi mają tendencję do tego, żeby częściej rozmawiać o ekologii, o zmianie klimatu, bo wiedzą, że może ich tutaj to dotknąć. Zresztą nawet w doniesieniach medialnych widzimy, co się dzieje z pogodą, co się dzieje w dużych procesach. Tak? Mówię tutaj oczywiście o różnych katastrofach, ale też i o tym, że mamy potężne problemy z wodą w związku z zmianą klimatu, w związku z zmianą stylu życia. Więc to bezpieczeństwo tutaj ekologiczne czy klimatyczne, które może na co dzień nie stanowi tematu naszych dyskusji, w procesach dużych, a o to pan pyta, tak. No, procesy bezpieczeństwa państwa, tak. No, musi zajmować absolutnie tutaj rolę kluczową, bo to państwo odpowiada przede wszystkim za te obszary. Żadna inna instytucja, organizacja, urząd, stanowisko tutaj nie zamieni. Mamy imigrację, która też na pewno w definicjach bezpieczeństwa by tutaj się namieściła. Czy my się boimy dzisiaj? Na pewno troszkę inaczej wygląda to na miejscowościach na ścianie wschodniej, inaczej będzie to wyglądało na Dolnym Śląsku, czy gdzieś tutaj na zachodnim Pomorzu, ale boimy się tak też tego, żeby nie przekraczano naszych granic, żeby obca jakaś ta agenda nie wdarła się w nasze życie, więc boimy się. My potrzebujemy demograficznie tego zastrzyku, o czym pewnie jeszcze będziemy dzisiaj rozmawiać, ale chcielibyśmy kontrolować te procesy, żeby trafiali do nas odpowiedni ludzie z odpowiednim nastawieniem, z odpowiednimi kompetencjami, więc to bezpieczeństwo w obszarze imigracji, no, ma też tutaj cały zestaw swoich znaczeń. Finalnie na pewno kwestie kulturowe, tak? Bezpieczeństwa. Dzisiaj mamy problemy relacyjne, mamy problemy z rolą tutaj, może nie problemy, tak? Nowe wyzwania, tak? Z zmieniającą się rolą kobiet, zmieniającą się rolą mężczyzn w społeczeństwie. Inaczej dzisiaj widzimy dziadków, inaczej się odnoszą do tego wnuki. Więc to bezpieczeństwo tak naprawdę nie jest tylko i wyłącznie kwestią militarną, dotykającą tylko i wyłącznie spraw sił zbrojnych. Ono ma wiele, wiele znaczeń. I dopiero jak wszystkie rozłożymy na stole, zważymy i zmierzymy w funkcji czasu, czyli które są pilne i potrzebne dzisiaj, jutro, które pojutrze, no to będziemy mogli powiedzieć, co jest dla nas najpilniejsze. Ja po tych 36 latach jednak i też z pewną taką refleksją uważam, że powinniśmy patrzeć, co jest za wzgórzem, bo jesteśmy całkiem nieźli w rozwiązywaniu problemu dnia, ale kiepsko nam idzie rozwiązywanie problemu miesiąca czy roku. Mm-hmm. To taki nawias tutaj się pozwoli zrobić. Czy prawdą jest to, że Amerykanie, że Departament Obrony rozpisuje, szykując się też do różnych scenariuszy i różne warianty rozwoju sytuacji na świecie, bierze pod uwagę ten ważny czynnik właśnie związany ze zmianami klimatycznymi, że oni widzą w tym, zawsze o tym tak to mówią i nazywają, zagrożenie dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, że tam są scenariusze rozwoju niekorzystnej, no, wojny o wodę na przykład. No, Afryka, Sudan, Egipt, regulacja wody w Nilu, ktoś dostaje tej wody mniej, dla kogoś innego to jest kwestia krytyczna, w związku z tym rozważa pewne scenariusze militarne. Rzeczywiście są stolice na świecie, które zmiany klimatyczne rozpatrują w takiej perspektywie wojennej? Absolutnie tak, bo też często tutaj następuje taka swoista nadinterpretacja, że siły zbrojne, które zajmują się klimatem, to kojarzy się to, nie wiem, żeby emisja
dwutlenku węgla tak z naszych turbin czołgowych, czy nie wiem, z haubic była odpowiednia, to myślę, że to jest to mocno nadinterpretowane. To nie tutaj jest problem ze zmianą klimatu, czy z ekologią szeroko pojętą. Dokładnie jest to tak, jak pan to określił, czyli że dzisiaj wojna o zasoby, a woda będzie ze względu na to, że jest jej mniej i jest ona zarządzana kiepsko, ale również styl życia, tak, nasz żywienia powoduje nadmierną konsumpcję wody, no powoduje, że po prostu tych zasobów będzie mniej, a relacje między państwami są niczym innym jak walką o zasoby. Tak? Czy wcześniej, nie wiem, była ziemia uprawna w epoce agrarnej, kiedy ziemia była źródłem dóbr, czy w epoce industrialnej, czy wojna o węgiel, o stal, czy dzisiaj wojna o dane. Tak? Więc te zasoby różnie tutaj parametryzowane są naturalnym powodem do realizacji polityki państw między sobą, a elementem realizacji, jak mówił stary Prusak Klauzewicz, tej polityki, może być również stan wojny. Tak, tak, jako przedłużenie na przykład dyplomacji. Tak, naturalny, absolutnie taki, nie pochwalam tego, im dłużej, że tak powiem, podróżuję w życiu, tym bardziej jestem sceptyczny, ale jest niewykluczony. Jak widać dzisiaj za granicą, nic innego się nie dzieje, jak realizacja rosyjskiej polityki ekspansji przy użyciu właśnie tego narzędzia. Wojny właśnie. To jest wśród żołnierzy, którzy zastanawiają się nad strategią bezpieczeństwa państwa polskiego, takie szersze spojrzenie popularne. Dyskutowaliście o tym, czy to jest, czy przychodził generał Andrzejczak i mówi, i ludzie patrzą na niego, o dziwak, no mówi o zmianach klimatycznych, jest żołnierzem, a tak naprawdę opowiada o takich rzeczach, które się z wojskiem niewiele łączą. Nie chciałbym sobie tutaj przypisać jakiejś specjalnej roli, bo mam tutaj ogrom szacunku dla moich wszystkich wielkich poprzedników. Natomiast faktycznie te ostatnie lata nastąpiła taka akceleracja tych procesów i kiedy zauważyłem, że bardzo dużo czasu poświęcamy właśnie na te strzałki na mapach i na tą natarcia i przeciwuderzenia różnego rodzaju i operacje połączone, to brakuje tego coraz bardziej tego rozumienia takiego tej złożoności pola walki współczesnego, ale w ogóle naszego życia. I będąc jeszcze wcześniej w Afganistanie, kiedy przygotowywałem swój właśnie koncept operacyjny, sam siebie pytałem, tak, że byłem dowódcą brygadowej grupy bojowej, która jest elementem taktycznym, a dotrzymywałem w koncepcji od mojego przełożonego dowódcy dywizji, też elementu taktycznego, tak, jego projekt operacji, który zawierał takie linie jak wsparcie administracji, jak na przykład bezpieczeństwo, tak, w prowincji, rozwój szeroko pojęty tutaj projektów, czy właśnie kwestie zarządzania informacją. I mówię, o co tutaj chodzi? Ja jestem dowódcą brygady, mam elementy manewrowe, zajmuję się tutaj przede wszystkim walką, a nie takimi sprawami. No ale świat się zmienił mocno i w sztabie generalnym, jeszcze spotkać tam tutaj nie uważam się za jakiegoś tutaj przełomowego w tym obszarze, ale zaczęliśmy analizę według trochę innego schematu. Mhm. I szkicując sobie w moim małym takim pokoiku rozmyślań, co powinno być na tym jednym slajdzie, uwielbiam tą one slide policy, czyli ten, żeby wszystko na jednej kartce papieru było namalowane, wtedy oznacza to, że potrafisz wizualizować swoje myśli. I pierwszą rzeczą, która się tam pojawiła ku wielkiemu zaskoczeniu i szeregu moich rozmów, dyskusji z fantastycznymi oficerami w sztabie generalnym, ale również kolegami i szefami sztabów NATO i nie tylko, była demografia, szeroko pojęta, tak, że to, co się dzieje z demografią, procesy, prędkość, złożoność powoduje, że nie do końca chyba rozumiemy, a jednym z elementów tej demografii jest między innymi nasz system rekrutacyjny. Czy wystarczy nam żołnierzy do 300-tysięcznej armii? Czy to będą ludzie ci, których oczekujemy? Czy nie naruszymy systemu ekonomii państwa, tak, gospodarki? Więc ta demografia była jednym z elementów tej układanki, od której zaczęliśmy, korzystając też z fantastycznych tutaj źródeł, tak, mieliśmy doskonałe relacje z Głównym Urzędem Statystycznym, który przygotowywał dla nas, tak, dla Sztabu Generalnego, ku wielkiemu oczywiście zaskoczeniu na początku, różnego rodzaju analizy. Drugim elementem, wnioskiem takim już bardziej wojskowym, było to, że znakomita większość operacji, która jest przewidywana, tak, w najbliższej przyszłości, to są operacje w środowisku miejskim. I my tych miast chyba do końca nie rozumieliśmy odpowiednio, czyli jakimi prawami się rządzą, jakie służby funkcjonują w tych miastach, jaki jest poziom digitalizacji. Tak? Mieliśmy tutaj
sytuację z oczyszczaniem ścieków, tak, która się okazała potężnym wyzwaniem i między innymi siły zbrojne też bardzo szybko zareagowały, ale to nie jest robota sił zbrojnych, więc mieliśmy swój udział, swoje zdolności i kompetencje, ale chcieliśmy zrozumieć, tak, jak wykorzystać dzisiaj, nie, w przyszłości. Jednym z takich elementów bardzo, bardzo ciekawy było to, czy przemieszczając się przez miasta możemy wpływać na to, żeby zawsze było zielone światło. Tak? I okazuje się, że to technicznie jest to dzisiaj możliwe, co poprawia mobilność, tak? Ale się natknęliśmy na szereg innych problemów, łączności, tak? Kwestie tego, że dzisiaj wszyscy wszystko widzą w kamerach. Tak? Na Ukrainie jest to doskonały przypadek, więc te miasta się rozwinęły nie tylko pod względem ilościowym, ale właśnie złożoności swojego funkcjonowania. I chcieliśmy te miasta lepiej zrozumieć, niekoniecznie tylko idąc do tego takiego uproszczonego schematu, nie wiem, bitwy w Groznym czy tam w Stalingradzie. Kolejnym elementem były nowoczesne technologie przełomowe, które pukały do drzwi nie tylko sił zbrojnych, ale każdego obszaru życia, tak? Czyli 5G, czy kwestie biotechnologii, kwestie komunikacyjne, różnego rodzaju komputery kwantowe itd., itd. Więc to też chcieliśmy zrozumieć bardziej, jak właśnie bezpieczeństwo będzie wyglądało, bezpieczeństwo danych, tak, bezpieczeństwo w wielu innych obszarach i finalnie właśnie klimat, który może w długoterminowych takich sekwencjach, ale na pewno jeżeli zabraknie wody, już tak idąc na skróty, na Bliskim Wschodzie, to prawdopodobnie Izrael sięgnie po te zasoby, a ma potężne problemy z wodą, tak, woda jest w ogóle tam jest walutą polityczną, na przykład w relacjach z Jordanią. No to za chwilę będzie tam konflikt. Jeżeli będzie tam konflikt, to rakiety, które są produkowane w Stanach Zjednoczonych no w niedostatecznej ilości, będziemy mieli problem, czy one mają trafić na Tajwan, czy mają trafić do Izraela, czy mają trafić na Ukrainę, czy może polskie F-35, bo to ciągle będzie ta sama rakieta. Więc jakby tutaj wybaczy pan ten skrót myślowy, tak, ale tak jest to skonstruowane. I po tych wszystkich naszych rozważaniach okazało się, że jest jeszcze jeden element, który będzie w środku tego systemu. Więc to demografii, procesów urbanizacyjnych, nowoczesnych technologii, zmian klimatycznych i jest nim energia. Dzisiaj energia jest absolutnie numerem jeden. Wszyscy chcą energii, wszyscy o nią będą zabiegać, walczyć i okazało się, że siły zbrojne są tylko jednym z elementów, które muszą rozumieć te procesy, odpowiednio znaleźć swoje miejsce i udział, bo takie kompetencje mamy, ale trochę czasu to zajęło, zanim nam się udało jakieś wnioski wyciągnąć. Natomiast z wielką taką satysfakcją muszę powiedzieć, że armia ma wewnętrzne takie DNA analityczne dobre i tutaj powołaliśmy taki mały zespół analityczny w Bydgoszczy, w Centrum Doktryny i Szkolenia, który mi pomaga właśnie w tych przemyśleniach. Byłem bardzo zbudowany tym, że zaprosiliśmy do tej dyskusji podmioty cywilne, uczelnie, różnego rodzaju ośrodki analityczne, też prywatnych ekspertów. I z tego się zrobiła bardzo fajna dyskusja. Polacy chcą rozmawiać o bezpieczeństwie, lubią armię, chcieli brać udział w tych dyskusjach i udało się troszeczkę otworzyć też armię na te procesy analityczne. Także to taka moja osobista satysfakcja, ale jest to proces. Przekazałem to dla generała Kukuły, który brał również w tym udział i wiem, że to kontynuuje, także sporo pracy przed nami, ale udało się taką naszkicować taki projekt strategiczny tych analiz i pewnie jeszcze jakieś elementy będą się tam dodatkowe pojawiać. A to fantastycznie, Państwo, ja to już wiem, zdążyłem się zorientować po Waszych reakcjach na przeróżne rozmowy i wątki poruszane w didaskaliach. Cenicie sobie, i ja to cenię w Was, że tak jest właśnie, taką rozmowę o właśnie o tym, co za wzgórzem, o takiej wizji i też całościowym spojrzeniu, o spojrzeniu na pewne sprawy w bardzo szerokim kontekście, także tym właśnie czasowym. Czy to takie myślenie i to analityczne podejście, ten taki, dobrze mówi pan, sobie radzicie w wojsku z tym, to się trochę przelało na te uczelnie, na te różne organizacje rządowe, państwowe, think tanki, gdzieś to wasze takie całościowe, szersze spojrzenie trafiło też na dobry grunt i się rozwija poza wojskiem także? No trudno mi ocenić. To są tak duże rzeczy, tak duże procesy, że byłoby troszeczkę taką intelektualną arogancją, jakby oczekiwać, ale też i mierzyć dzisiaj. No, trudno mi powiedzieć. Ja używam takiego sformułowania, że pewnie w tych pracach analitycznych wzięli udział młodzi oficerowie, pewnie podpułkownicy, pułkownicy, to oni za chwilę będą generałami, więc dzisiaj nasycamy ich tą kulturą. Myślę, że w wielu uczelniach też jakby zmieniono troszeczkę zdanie na temat sił zbrojnych.
że jednak potrafimy patrzeć szerzej i nie jesteśmy zamknięci. To, co ma być tajne w armii, to jest tajne i tu się proszę o to nie lękać i tutaj nie stanowi to dyskusji. Natomiast ta kultura otwarta, zwłaszcza młodej generacji, która chce wziąć w tym udział. I to było dla mnie fascynujące, że nie zawsze się musiałem z nimi zgadzać, ale musiałem ich z uwagą wysłuchać, bo to jest ich świat. Tak, oni za 5-10 lat będą przyszłością. Więc wydaje mi się, że ta dyskusja została rozpoczęta. Natomiast co do pomiaru, zostawiam to historii, niech to oceni, czy to się tutaj udało, czy też nie, ale dużo, dużo dobrej energii pozytywnej i ja byłem tutaj bardzo mile zaskoczony. No dobrze, panie generale, to szkicujemy dalej ten obraz filozofii bezpieczeństwa państwa. Powiedział pan o tym punkcie wyjścia, czyli jakie lęki, czego się boimy, czyli ten rys psychologiczny bardzo ważny. Powiedział pan o tym projekcie analizy strategicznej. Co jeszcze, jakie elementy jeszcze tej filozofii bezpieczeństwa państwa warto podkreślić? No oczywiście kontekst historyczny, bo też często ulegamy tej takiej pokusie prezentyzmu, żeby tak dzisiejszym językiem oceniać przeszłość. Tak? I bardzo wiele dyskusji, które miałem zwłaszcza z kolegami z obszaru tej starej Europy Zachodniej, tak, anglosasów, oni też ulegali temu i mówili, że skoro coś się dzieje w Stanach, w Wielkiej Brytanii, nie wiem, w Francji, w Niemczech, to podobnie w Polsce, ponieważ zrobiliśmy potężny progres. Tak? Jesteśmy krajem rozwiniętym z całą naszą tutaj oczywiście narzekaniem na wszystkie rządy i na to, co się dzieje wokół nas, to jednak zrobiliśmy ogromny progres przez ostatnie 35 lat. Wiem, że był tutaj Marcin Piątkowski, również tutaj się zgadzamy co do złotego wieku 2.0, czy jakkolwiek byśmy go tam nie nazwali. I nagle jak się damy do jakiegoś długiego wieczoru bez presji, to ja tym kolegom mówię, słuchajcie, kiedy zaczęły się takie ważne przemiany w historii Europy, czyli rewolucja francuska, która zmieniła tutaj stosunki społeczne, tak, czy rewolucja przemysłowa, to nas nie było na mapie. Tak? Już nie mówię o samym wynalezieniu może maszyny parowej, tak, ale jakby konsumpcji tych efektów zmiany rewolucji przemysłowej. Więc nie możecie oczekiwać od nas, skoro przez 123 lata nas nie było kompletnie, a potem mieliśmy jeszcze wiele innych turbulencji, wyjmować z kontekstu i oczekiwać, że te procesy będą takie same. No i byli zaskoczeni. Więc w taki zupełnie umowny, tak, symboliczny sposób, mimo że tutaj co docenia, nie mamy jakiejś specjalnej presji czasu w tym programie, ale tutaj gdybyśmy chcieli przez ostatnie tam 300 lat się przejechać w historii, to pewnie by nam zajęło kilka godzin. Zatem tak umownie ten 1772 rok, jako taki symbol jakby zakończenia pewnej epoki, jest dla nas niezwykle istotny, bo wtedy straciliśmy państwowość. I jeżeli oczekujemy, że w danej zbiorowości, w danym narodzie, tak, w państwie jest myśl strategiczna, to ona musi mieć pewne punkty zaczepienia. Jeżeli nie ma państwa, to nie ma strategii. Bo nie mamy swoich interesów narodowych, które chcemy chronić, osłaniać, wzmacniać. Tak, to nie mamy narzędzi, nie mamy instrumentarium. No i wtedy Amerykanie mówią, no faktycznie, to masz rację, że jeżeli nie ma państwa, tak, mówię, to mieliśmy przerwę. 123 lata przerwy w myśleniu strategicznym. Podstawą naszego myślenia bezpieczeństwa, to słowo się pewnie dzisiaj odmieni przez wszystkie przypadki, było bezpieczeństwo fizyczne, egzystencjonalne bezpieczeństwo człowieka, bezpieczeństwo rodziny. Tak? To nasze matki musiały, nasze babcie, tak, przepraszam, i prababcie musiały dbać o to, żeby i ojcowie, czy dziadowie, żeby mówić po polsku, żeby nie wiem, ojcze nasz odmawiać, tak, w języku polskim, żeby to robić i żeby coś do gara włożyć, bo po prostu trzeba było przetrwać do kolejnej zimy. I to był szczyt zmartwień. I to był szczyt zmartwień, tak? Nie można było wymagać, że ktokolwiek będzie myślał o interesach Rzeczpospolitej, bo jej po prostu nie było. I już to pomijam tą pierwszą część do 1772, czyli pierwszą Rzeczpospolitą, która z różnych względów, tak, okazała się niedostatecznie podatna na adaptację i na reformy i dlatego państwo się zapadło, tak? I zaborcy z tego skorzystali. Więc to jest ten główny punkt w tym obszarze historycznym. Ja trochę usprawiedliwiam, tak, to dzisiaj, dlatego że no, to się nie wydarzyło po prostu. Tak? Wtedy, kiedy Tadeusz Kościuszko tak stał nad rzeką, tam, nad Potomakiem, tam nad Hudsonem, przepraszam, i budował konstrukcję, tak, fortyfikację,
z tej determinacji, że on już nie ma swojego kraju, tak, że nie może walczyć, więc walczy w Stanach Zjednoczonych i tam się rozpoczął ten progres, tak, Stanów Zjednoczonych, tych, których znamy dzisiaj, to Rzeczpospolitej nie było na mapie, tak, bo on tam był w 1778, z tego co pamiętam, tak, więc już tutaj było to grubo po pierwszym doborze. I tą przerwę strategiczną, którą mamy, no dopiero te efekty jakby przychodzą dzisiaj. Co się dzieje w roku 18, który jest tak zapisany w naszych emocjach i sercach jako cud, a ja ciągle powtarzam, że żadnego cudu nie było. To była ciężka praca, doskonałe przywództwo marszałka Piłsudskiego, z całym oczywiście tą krytyką, którą do niego każdy tam jakąś może mieć, ale tu absolutnie fenomenalna postawa. Doskonała praca polskiego wywiadu, rozumiejąca właśnie tą złożoność. Przypuszczam, że na tej jednej karce tam musiało gdzieś być namalowane, jak wygląda to bezpieczeństwo. Na pewno była tam Rosja, były tam Niemcy, na pewno tutaj wieloetniczność, tak, ekonomia. No i też świetna postawa Polaków. Tak. To jest coś niebywałego, że chłopi jednak i robotnicy no chcieli wolności tej, która jest w tych naszych sercach. Nie stanęli przeciwko władzy, tylko zorganizowali się w siłę zbrojną i dwa lata później, wydaje się to niemożliwe, tak w 20 roku pokazaliśmy, że można tą wolność wywalczyć, tak? Bo w tym 18 to na zachodzie już była kreska namalowana, a na wschodzie te granice były jeszcze tak niedoprecyzowane. I tak naprawdę między tym 18 a 39 rokiem było to takie strategiczne 5 minut, kiedy były warunki, żeby rozmawiać o tym, jaka strategia jest nam potrzebna, jakie ma być bezpieczeństwo Polski, jak skleić z trzech podmiotów prawnych, trzech systemów edukacyjnych, trzech rodzajów sił zbrojnych, jak skleić jeden organizm państwowy, gdzie pomysłów na Polskę było wiele. Tak? Dmowski miał swój pomysł i Piłsudski miał swój pomysł. Więc to było to 5 minut między 18 a 39, gdzie Polska nie mogła się podnieść, tak, po 123 latach grabieży, eksploatacji i rusyfikacji przede wszystkim, tak, bo 80% ziem przecież, tej starych ziem Rzeczpospolitej, to był zabór rosyjski. No i w 39 przychodzi kolejna tragedia. Tak, już mamy jakieś zęby troszeczkę myśli francuskiej, która była takim dziedzictwem, tak, pierwszej wojny światowej. Troszeczkę nam jeszcze te echa, bóle fantomowe, tak, 20 roku. I w 45 roku nie nadchodzi wolność. Tak? I tutaj mam taką refleksję w tym moim pokoju przemyśleń, w którym sobie tam szkicowałem popołudniami i do późna w nocy, bo wtedy szef sztabu miał czas. Miałem na ścianach mapy. Uwielbiam mapy, jak każdy żołnierz oczywiście. Tak? I była tam mapa fizyczna Europy, taka bez granic, która pokazywała materię, tak? ten grunt, gdzie są rzeki, gdzie są góry, gdzie są te szlaki. Piękna mapa trójwymiarowa, francuska, tam z 60-tych lat. Była też mapa naszych szarży kawaleryjskich międzywojnia. Tak? Czyli to pokazywało, gdzie ten manewr sił zbrojnych docierał. Dlaczego tam, gdzie są te krechowce, gdzie jest ten Korosteń, tak? I gdzie jest tutaj Orsza wcześniejsze jeszcze tutaj, czy Kłuszyn, tak? To już trochę wcześniej niż to międzywojnie. Więc to mi jakby, jestem obrazkowcem jak każdy facet, więc to powodowało, że w tych myślach się zacząłem zastanawiać, okej, dlaczego tam w tą stronę akurat ta ekspansja, użycie tego narzędzia militarnego było skierowane, a nie w inną stronę. No i szereg innych oczywiście map, część to takich map wojennych gdzieś tam z Afganistanu, ale była również jedna bardzo ciekawa mapa. I ona nas wiedzie do 1945 roku. To była mapa, którą zdeklasyfikowaliśmy jako ściśle tajną, plan oczywiście operacji zaczepnej Układu Warszawskiego. To minister Sikorski ją zdeklasyfikował, była publicznie, jest dostępna, jest też w internecie. I tam są z kolei strzałki w drugą stronę. I łącznie z tymi elementami uderzeń jądrowych, tak, czyli natarcia Układu Warszawskiego. I zacząłem się zastanawiać, jaką my tam rolę pełniliśmy. Gdzie jest ta polska myśl strategiczna? I tam nie ma żadnej. Mieliśmy funkcję takiego podwykonawcy osłony prawego skrzydła, tak, zgrupowania uderzeniowego rosyjskiego, radzieckiego, które uderzało tam aż przez Niemcy całe do Zatoki Biskajskiej, gdzieś tam do Hiszpanii. Więc znowu nie mieliśmy szans, nikt nie pytał o zdanie, czy my chcemy jakiś interes narodowy nasz tutaj realizować. I
Ta mapa, mówiąc szczerze, najczęściej tak się zastanawiałem, bo to w sztabie generalnym malowano te mapy. Co ci ludzie mieli w głowach, jak oni to rozumieli, tak? Jakie mieli dylematy, że musieli malować czy szkicować, tak, planować strategicznie operację, która nie służyła interesom Rzeczpospolitej wtedy. I mamy rok 89, to dokładnie jestem wtedy w szkole oficerskiej, zaczyna się wielka transformacja, tak? I dopiero długa, długa droga, że zaczynamy w końcu myśleć strategicznie. I moje osobiste jakby widzenie tego jest takie, że te 35 lat potężnego wysiłku wszystkich Polaków, który doprowadził nas do punktu, że dzisiaj nas stać na to, jak mówił w niedawnym wywiadzie, zresztą w kanale Zero pan prezydent, ponad 1000 platform bojowych wysłać na Ukrainę. 1000 platform. Nic się nie dzieje. Siedzimy tutaj dzisiaj w studiu, rozmawiamy, tak, i miasta funkcjonują tak, jak funkcjonują, siły zbrojne się rozwijają. Stać nas na to. To było 35 lat ciężkiej pracy tego pokolenia 40, 50, 60 latków, które spowodowało, że dzisiaj możemy kupić F-35, że możemy kupić Apache, tak? Oczywiście będzie to kosztować i to trzeba dobrze każdą złotówkę tam oglądać, ale to się nie wydarzało od 1772 roku. Tutaj, panie Patrycjuszu, więc to ważne jest zobaczyć tą perspektywę. Natomiast dzisiaj dopiero, jak jeździłem na Litwę, czy na Łotwę, czy do Estonii, do kolegów, i oni do mnie mówili, słuchaj, jak ty to robisz? Dlaczego tak do tego podchodzicie? A co Rzeczpospolita tu wojskowo planuje w natowskich planach w tym obszarze, czy w tym obszarze? To ja sobie zdałem sprawę, że my mamy 48 F-16, 32 F-35 są w drodze, już pierwsze tam są przygotowywane do szkolenia, które są nie tylko samolotami per se, tak, ale są systemami walki z rakietami, które ostatnio kupiliśmy w Stanach Zjednoczonych. Będziemy, jeżeli ten kontakt będzie zrealizowany, posiadacze największej ilości rakiet o takim zasięgu w tej części Europy. A tam nie ma ani jednego samolotu bojowego. I nie będzie. Litwa, Łotwa, Estonia, tak, nie stać ich na to. Są za małymi podmiotami, za małymi państwami. Tak. I my zaczynamy przyjmować odpowiedzialność za to wszystko. Więc te pytania o tą naszą myśl strategiczną, dokąd zmierzamy, jak to śpiewają w Pink Floyd, Where Do We Go From Here, dokąd zmierzamy, jaki jest nasz pomysł, jest sprawą kluczową dzisiaj. Tak? My, usprawiedliwiając w pewnym sensie w tej podróży w czasie od tych zaborów, że nie mieliśmy państwowości, więc strategia nie miała jakby podstaw, aby w ogóle być położona na stole, przez te 5 minut strategiczne od 18 roku do 39 i potem w tej długiej drodze. Więc dzisiaj w 2024 roku jest to pytanie nie o to, może tutaj rozczaruję pana czy naszych widzów, że ile czołgów jeszcze mamy kupić i ile samolotów, bo to jest wtórna rzecz zupełnie, tak? Tylko pytanie jest, jaka jest nasza duża strategia? Mhm. Gdzie sięgają nasze interesy? Czym jest dzisiaj dla nas Ukraina, tak? Ale również czym jest dla nas Białoruś dzisiaj, takim trochę szarym punktem na mapie? Jakie są relacje z krajami bałtyckimi? Jak realizować to z Niemcami, gdzie rozpychamy się coraz bardziej i w sposób naturalny wchodzimy tutaj, że tak powiem, w interesy, czy z innymi sojusznikami. Więc dzisiaj jest naprawdę bardzo ważny moment, jakkolwiek patetycznie to nie zabrzmi, żeby zapytać siebie samych o tą wielką strategię, tak jak, nie wiem, w 18 roku marszałek Piłsudski na jednym slajdzie, może jakimś tam swoim PowerPointem miał namalowane. Więc to jest to pytanie. I tam na pewno znajdzie się to bezpieczeństwo. Where Do We Go From Here? To jest Keep Talking, piosenka z płyty Division Bell. 30 lat. 1994. 35 lat już tę strategię budujemy, ale rozumiem, że powiedział pan, że my jesteśmy w procesie, tak? Że to nie jest tak, że ten obraz został naszkicowany. Następcy, jeden konkretny, jego zespół, młodzi ludzie, młodzi oficerowie cały czas to szkicują, a kiedy będzie można powiedzieć, że to jest dokument gotowy, kiedy my te 5 minut nasze zamkniemy, a może i nawet 15, i będziemy wiedzieli, na czym stoimy. To jest pytanie, jak będziemy to mierzyć. Strategia jest pewną umową, jest myślą. Tak? Oczywiście ona ma swoją materializację, możemy ją zapisać, komunikować i to jest ważne i potrzebne. Tak jak nasza strategia bezpieczeństwa narodowego, tak, w tej jakby hierarchii dokumentów najwyżej umieszczony dokument, który jest jawny i prezentowany tutaj nie tylko w Polsce, ale również za granicą, gdzie mamy zapisane te swoje myśli. On jest, no niestety, zdezaktualizowany, 2020 rok, przypomnę. Ale Amerykanie, którzy są potężnym podmiotem, tak, mają też to opóźnienie
jako system dużo, dużo większe, bo zajmują się całym globem, mają w swojej kulturze strategicznej coś, co warto chyba nawet usystematyzować prawnie, może ustawowo, że raz w czasie kadencji tak prezydent Stanów Zjednoczonych definiuje strategię National Security Strategy, czyli tą strategię bezpieczeństwa narodowego i mówi nie tylko Amerykanom, słuchajcie, tak to widzę, tak to mierzę, tyle to będzie prawdopodobnie kosztować, takie są ryzyka z tym związane, a takie mamy instrumentarium, żeby się tym zajmować. I on to raz na kadencję robi. Więc myślę, że stać nas chyba jako państwo średnie, średniej wielkości, wystawione na ekspozycję no, wielu niebezpieczeństw dzisiaj na flance wschodniej, żeby też co najmniej raz na kadencję lub też w mojej ocenie zawsze wtedy, kiedy zmienia się istotnie sytuacja bezpieczeństwa, no a chyba nie ma wątpliwości, że się zmieniła we wszystkich obszarach, żeby taką strategię bezpieczeństwa narodowego opracowywać. Więc są to procesy, trzeba mieć do tego narzędzia, think tanki eksperckie, ale ja bym jednak zwrócił tutaj uwagę, że warto, żeby było wiadomo, kto odpowiada, żeby Polacy mieli jasność, kto odpowiada za napisanie tej strategii bezpieczeństwa narodowego, no i również kto odpowiada za jej realizację. I dzisiaj literalnie ja taką strategię bezpieczeństwa narodowego miałem ze sobą niemalże zawsze, bo tam zakreśliłem sobie wszystkie zdania, gdzie siły zbrojne mają swoją kontrybucję. No i dzisiaj niestety mamy już ponad 2 lata wojny na Ukrainie. Strategia jest z 2020 roku, więc tam Szwecja i Finlandia występują jako kandydaci. Dzisiaj Szwecja i Finlandia jest w NATO. To istotnie zmienia architekturę bezpieczeństwa. Niedostatecznie jest tam, przepraszam, zaakcentowana sprawa Ukrainy. Właściwie jest napisane, że będziemy ją wspierać w ich dążeniach, co zresztą czynimy. Tak? Nie ma takiego państwa jak Białoruś tam wyznaczonego. Więc wydaje mi się, że jest to istotna wada jakby systemowa i odmieniany przez wszystkie przypadki Centralny Port Komunikacyjny, byłem również zapytany, wypowiedziałem się tylko na temat wojskowy, który stanowi może 5% jak gdyby kontrybucji, i czytam w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego i tam jest jasno i wyraźnie napisane wybudować Centralny Port Komunikacyjny. Kropka. W języku polskim jest to tryb rozkazujący. Teraz pytanie, kto postawił zadanie i komu i jakie zostały tutaj przygotowane, że tak powiem, procesy pomiarowe wdrożenia tego rozkazu. Więc myślę, że chyba jest ten czas, żebyśmy sobie tutaj, oczywiście to jest kwestia wewnętrzna, kulturowa. Może to być tak, że opracowuje się strategię zwyczajowo, nie musi być do tego regulacji ustawowych, ale czasami wydaje mi się, że tutaj nad Wisłą potrzebujemy takiej precyzji i wtedy wiadomo, jakby to miało wyglądać. Takich sugestii, mówiąc delikatnie. Dokładnie. I wtedy, kiedy ta strategia bezpieczeństwa narodowego, która w mojej ocenie jest dokumentem, który pozycjonuje państwo w regionie, mówi, co jest dla nas ważne, nie tylko wewnętrznie, ale również zewnętrznie. Tak? Czyli a co z energią? A co z nuclear sharing? Czy chcemy być w tych, że tak powiem, bo to trzeba przedyskutować. Tak? Polacy muszą w naszym systemie, jesteśmy republiką, tak? Więc taką może nie rzymską, ale jednak Rzeczpospolita Republika. Mhm. Więc warto byłoby to przedyskutować, jakie mamy zdanie, a niekoniecznie biec od razu z tematem, czy Polska chce kupić bombę atomową, bo to jest wysoce, wysoce niedojrzałe i nieodpowiedzialne. Kwestie energetyki jądrowej. Tak jak powiedziałem, energia jest w centrum tak, tego projektu strategicznego, więc warto, żeby zadać sobie taką refleksję, czy my potrzebujemy takiego jednego dokumentu, który wskazuje nam, where do we go from here. Mm-hmm. Dopiero później, kiedy wiemy już, jaka jest rola Rzeczpospolitej na flance wschodniej, jakie są nasze relacje to jest z sąsiadami, jaką rolę odgrywamy w Unii Europejskiej, czy w NATO, czy w relacjach transatlantyckich, kolejnym dokumentem wynikowym tego będzie strategia obrony. Tak? Czyli to państwo się broni, to nie siły zbrojne. Państwo się broni oczywiście armią, państwo się broni ekonomią, państwo się broni sojuszami, które zawiera, państwo się broni kulturą, tak? Tą spójnością, kohezją wewnętrzną, społeczną. Więc z tych obszarów, gdzie bronimy się, jest bardzo, bardzo wiele i to nie siły zbrojne, to słowo strategia jakby przylgnęło trochę do sił zbrojnych, czasami jest nadużywane na przykład w biznesie. Nawet zauważyłem, że w Formule 1 jest kompletnie, to jest jedyny element, z którym się nie zgadzam, bo mówi się o strategii zarządzania oponami. Tak? Co w ogóle nie, z wojskowego punktu widzenia jest to taktyka działania, no ale jako fan Ferrari tutaj wybaczam tą taką, powiedzmy, dygresję. I jeżeli państwo
jako całość będzie zajmowało się bezpieczeństwem, to dokładnie na tym poziomie dopiero zacznie się coś, co pewnie pana korci, żeby zapytać, mianowicie odporność państwa, ta rezyliencja. To nie siły zbrojne. Tam będzie odporność cybernetyczna, czy w obszarze cyber, tak? Tam będzie odporność naszej służby zdrowia i wielu, wielu innych obszarach. I dopiero trzecim poziomem, tym już naprawdę najprostszym dla żołnierzy, bo niczego innego nie robimy, jak przygotowujemy się do wojny, będzie strategia wojskowa, która ma realizować te dwie poprzednie i znając swoją tutaj kontrybucję. Więc w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego z 2020 roku jest taki zapis, że należy uporządkować dokumenty strategiczne. Czyli my 4 lata temu wiedzieliśmy, panie Patrycjuszu, że one są nieuporządkowane, tak? I to jest dokument jawny. Więc no, zadajmy sobie pytanie, czy dostatecznie dużo czynimy, aby to uporządkować. I żeby, ja używam takiego sformułowania, żeby nie latać z gaśnicą do każdego pożaru, tylko żeby w ogóle się zastanowić, czemu się pali. Uporządkowaliśmy przez te 4 lata? No idzie nam to jak po grudzie, tak? Jest ustawa o obronie ojczyzny, która w pewnym sensie wychodzi naprzeciw niektórym elementom, ale znowu literalnie będę się trzymał tutaj, jako żołnierz jestem tutaj precyzyjny. Jeżeli w tejże Strategii Bezpieczeństwa Narodowego jest zapis, że wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom zostanie opracowany pakiet ustaw o zarządzaniu bezpieczeństwem, nie to zadanie jest niewykonane. Mm. Tak? I to trzeba, mówię, biorąc pod uwagę wszystko to, o czym powiedziałem, nie chciałbym być odebrany to jako jakiś zawodowy, profesjonalny, dyżurny krytykant, dlatego że ma to podłoże i w tym naszym psychologicznym DNA, tak, naszej psychologii społecznej i w tym kontekście historycznym, więc troszeczkę usprawiedliwiam to, jakby wyjaśniam, że to nie jest takie proste oczekiwać, proszę napisać strategię za 2 tygodnie, obwiesić ją światu i to rozwiąże problem, bo tak nie jest. Ale no też trzeba oddać tutaj to, że no nie zostało to tak przygotowane, a to już jest 2,5 roku tak ponad wojny i nic nie wskazuje na to, żeby się zakończyła i żeby się zakończyła dobrze dla nas, tak? W sensie stabilizacji tutaj sytuacji bezpieczeństwa na Ukrainie. I w wielu innych obszarach strategicznych świata też się pojawiają potężne turbulencje. Także warto sobie tutaj to pytanie zadać. A może to powinno być absolutnie najważniejsze? Gdybyśmy musieli tylko, on ma ich wiele, ale gdybyśmy musieli wybrać tylko jedno, zmuszeni do tego, jedno kluczowe zadanie dla nowego prezydenta, nieważne kto nim będzie, to powinno być to. Absolutnie. Napisanie nowej strategii bezpieczeństwa narodowego. Nie wiem, to się da zrobić do końca 2025? No pewnie, że się da. No Amerykanie poprawili swoją strategię, tylko mówię, pośpiech nie jest dobrym parametrem strategii, bo ona nie lubi. Tak? Strategia nie lubi pośpiechu, strategia nie lubi mediów społecznościowych, ona ma taką alergię na to. Nie jest takim sexy tematem, ale też nie można tu usprawiedliwiać, że ta pilność, tak, jak gdyby jest odpowiedzią na to, że kupiliśmy tyle sprzętu i on, to jest ok, postawiliśmy go do garaży i czujemy się bezpiecznie. No. Ja używam też takiego sformułowania, że F-35 to jest fenomenalny system walki. To nawet nie jest samolot i piloci się ze mną zgadzają. To jest system walki. I te F-35, które służą amerykańskich siłach powietrznych, wykonują codziennie zadania w różnych regionach świata. Tak? Ostatnio na przykład nad Izraelem, tam nad Irakiem, przepraszam, zestrzeliwały irańskie drony. Takie same F-35 lub podobne służą w japońskich siłach powietrznych. Tak? Zapewniają bezpieczeństwo i w izraelskich. I teraz pytanie jest takie, czy te F-35 i czy ten płot, który był na granicy ze Strefą Gazy, z tymi sensorami, rozwiąza problem bezpieczeństwa? Nie do końca chyba, tak? Ta żelazna kopuła, która wykonywała część zadań zestrzeliwania tych irańskich dronów, ja nazywam to tak trochę złośliwie, że to był taki slow motion atak, że tak naprawdę siedzieliśmy i wszyscy już wiedzieli, że ten atak nastąpi, potem te drony leciały strasznie powoli, leciały najdłuższą możliwą drogą, tak? Więc jedną rzeczą są technikalia, jak je wykryto, jak je zestrzeliwano i którymi efektorami, a zupełnie inną historią jest kontekst polityczny tego wydarzenia całego. Więc tutaj same efektory i sensory nie są jeszcze bezpieczeństwem. To ten F-35, ten sam samolot w różnych jakby lokalizacjach będzie pełnił różne zadania i warto się nad tym zastanowić, że samo zakupienie F-35 nie jest jeszcze rozwiązaniem problemu, bo my nie mamy takiego Iraku przed sobą. To nie będzie slow motion, nie? I tutaj widzimy, co się dzieje, popatrzymy na media. To jest kwestia sekund czasami u nas, a nie kwestia godzin. Nie mamy bufora. Nie mamy. I teraz pytanie jest takie, jak polska myśl strategiczna ma wychodzić naprzeciw tego rodzaju zagrożeniom, bo musimy zmitygować, tak, ten brak przestrzeni i ograniczone tutaj sekwencje czasowe. A przypomnę,
głównym naszym tutaj dozorem moralnym jest konstytucja, to jest ta umowa, na którą się wszyscy Polacy tak w 97 umówili i ona jasno stanowi, kto jest decydentem, kto jest zwierzchnikiem Sił Zbrojnych, gdzie jest minister, gdzie jest premier, tam jest szef sztabu generalnego, wiele, wiele innych, co to jest stan wojny, stan, czas wojny i wiele, wiele innych rzeczy. Tak na marginesie, to, czy w tym kontekście tego, tych różnych militarnych wyzwań to jest trochę ułamna konstytucja, bo jest coś oprócz czasu pokoju i oprócz czasu wojny jest coś po środku w tej chwili, bo takie są czasy? Zresztą tu bym się chyba nie zamachnął na krytykę konstytucji, bo nie czuję się tutaj upoważniony, ale raczej bym zadał taką refleksję, że ona była napisana, tak, to pierwszy takie myśl, które przyszło mi do głowy, ona była napisana w 97 roku. W czasach, kiedy to był bardzo taki początek internetu, tak? Myśmy w ogóle nie wiedzieli, jaki będzie impact tego. Oczywiście nie może być tak, że tak podstawowy dokument umowy społecznej, jaką jest konstytucja, będzie reagował na zmiany technologiczne. To byłoby troszeczkę szaleństwo. Ale jeśli sobie zadamy pytanie, jak zmienił się świat od 97 roku do dzisiaj, nasz system bankowy, nasze dane, kto nimi zarządza, tak, algorytmy, jak one wpływają na procesy polityczne, tak, dzisiaj, jak media funkcjonują, to trzeba byłoby sobie zadać pytanie, czy przypadkiem nie jest tak, że Rosjanie patrząc na tą sytuację, pomyśleli sobie, że jeżeli to jest zestaw waszych wartości, tak, wolne media, prawa człowieka, to my trochę wykorzystamy to, bo mamy inne standardy i to, co się dzieje, to jest dokładnie uderzanie w to miękkie. Czyli czytamy waszą konstytucję, wiemy doskonale, że prezydent Rzeczypospolitej, zwierzchnik Sił Zbrojnych, tak, będzie miał te kompetencje odpowiednie i powoła, tak, naczelnego dowódcę w określonym stanie prawnym, to my wiemy, ile to potrwa. Więc między tym stanem pokoju, czyli szefem sztabu generalnego, który nie ma tych kompetencji jak naczelny dowódca, bo tak jest to zawarte w konstytucji i moim zdaniem dobrze, to między tym stanem, kiedy on jest naczelnym dowódcą i zupełnie inaczej będzie używał tutaj tego instrumentu wojskowego, jest przestrzeń. I to jest doskonały punkt, panie Patrycjuszu, że między tym 89 rokiem a 2024 to nasze poczucie bezpieczeństwa w różnych obszarach, tak, nie było poddawane próbie. W operacji w Iraku, na Bałkanach, tak, w operacji w Iraku, w Afganistanie, tu w tych dwóch ostatnich wziąłem osobiście udział, więc mam jakby też nie tylko emocjonalny stosunek, ale też i cały niezły zestaw wiedzy. No, nie były niczym takim, co wymagałoby w tak krótkim czasie używania tych konstytucyjnych narzędzi. Polska nie była w stanie wojny z talibami. Polska nie była w stanie wojny z Afganistanem. Myśmy tam realizowali zarządzanie kryzysowe, tak, i realizowaliśmy interesy narodowe, moim zdaniem dobrze. Pokazaliśmy wiarygodność, skuteczność sił zbrojnych, tak, ale również i państwa. Wysłaliśmy żołnierzy, byliśmy masę doświadczeń tutaj. One są potężnym tutaj zasobem też wewnętrznym armii, ale tam nie było czegoś takiego jak używanie tych konstytucyjnych narzędzi. Ja wiem, że dla żołnierza sam też wielokrotnie brałem udział w patrolu. Jeżeli ktoś do ciebie strzela z RPG, to trudno jest powiedzieć, że jesteś w operacji zarządzania kryzysowego. Tak? To jest czysty kombat. Tak? Walczysz wtedy o siebie, o życie, o swoich kolegów i na poziomie emocjonalnym tak to wygląda, ale rozmawiamy dzisiaj o strategii, o dużych rzeczach i nie możemy tego mieszać. Więc nie było to poddane, nie było wystawione na ekspozycję to nasze właśnie rozumienie konstytucyjne w kwestii wojny czy użycia sił zbrojnych. I dzisiaj trzeba sobie zadać pytanie. No z jednej strony można tak jakby badając adwokatem diabła powiedzieć, no pierwsza konstytucja, czyli amerykańska. Dostałem jeden egzemplarz od generała Milleya kiedyś przy sympatycznych okolicznościach, jak on wracał tutaj z wielu wizyt i wręczyłem mu po angielsku Bitwę Warszawską. Mówię, słuchaj, lecisz do Stanów przez Atlantyk, weź przeczytaj, bo to jest ta sama przestrzeń cały czas. Zamiast ducha czeskiego, tu Budionnego, to mamy pierwszą armię Pancernogwardii. Berezyna jest w tym samym miejscu, Smoleńsk jest w tym samym miejscu, Brześć w tym samym miejscu. Wręcz i on się odwdzięczył i dał mi konstytucję Stanów Zjednoczonych z opisem całą. I one nie zmienili, mają parę poprawek, ale jednak się okazuje, że są w stanie dokonać tej translacji, czyli tej głównej dyrektywy strategicznej, jaką jest konstytucja, na strategię bezpieczeństwa narodowego. Niech to będzie dla nas taką wytyczną. Ja nie jestem specjalnym amerykanofilem i
Często nawet żartowałem, tutaj mówiąc Amerykanom, że jak my w 1410 rozwaliśmy Bundeswehrę, to jeszcze Krzysztof Kolumb nie odkrył. I to, oczywiście to jest żart taki na poziomie dobrych kolegów, tak, ale wtedy myśleli, wtedy jest taka refleksja, że okej, okay, faktycznie tutaj faktycznie tak, jest inna, to prawda. Tak, zanim Krzysztof Kolumb tam rozpoczął te procesy finalnie skutkujące powstaniem Stanów Zjednoczonych, to jeszcze to my żeśmy już byli tutaj pierwszą Rzeczpospolitą skuteczną. No i można to zrobić, tak? Mimo że ta historia Stanów Zjednoczonych jest znacznie krótsza niż nasza. Więc wydaje mi się, że taka refleksja nad kwestią chociażby takiej definicji, co to jest stan wojny, a czy to jest czas wojny, tak, czy wielu innych obszarach. Dzisiaj po prostu jest to nadinterpretowane, przez Rosjan bardzo dobrze używane i musimy znaleźć inne uwarunkowania, może niekoniecznie konstytucyjne, ale gdybyśmy jakby poddali to refleksji, to na pewno wnioski będą przeciekawe. A nawet oni, barbarzyńcy, to znaczy zbrodniarze wojenni, którzy gwałcą prawo międzynarodowe, najeżdżają pokojowo nastawionego sąsiada, nawet oni się u siebie prawnie zabezpieczyli, bo mają, zdaje się, coś takiego zapisanego w swojej strategii czy w konstytucji. Mają takie, nawet oni, którzy nie dbają o ramy prawne, się przygotowali. My jesteśmy, w tym fotelu siedział generał Molenda, który jest szefem cyberwojsk. Doskonały, tak, oficer tutaj ma. Tak. Oglądałem ten wywiad, bardzo dobry. No właśnie, no to pamiętam na pewno, że mówi o tym, że właściwie w jego przestrzeni, w jego domenie nie ma czegoś takiego, oprócz tego, że jest czas wojny, czas pokoju, to w tej chwili są w czasie rywalizacji. Nie ma czegoś takiego jak czas pokoju w tej cyberprzestrzeni, jest czas rywalizacji. I między słowami dawał do zrozumienia, że oni mogliby dużo więcej, tylko nie robią, bo przepisy prawa dokładnie związują. No i oczywiście trzymają się przepisów prawa, ale rzeczywistość jest taka, że dobrze byłoby, gdyby te przepisy prawa zostały poszerzone, trochę zmienione, żeby mogli trochę więcej. Pytanie, czy właśnie, co jest tym punktem startowym? Ja to absolutnie z Karolem spędziłem masę wieczorów i dyskutowaliśmy. Nawet spieraliśmy się o to, kiedy ja przedstawiałem taką perspektywę, że w cyber jest tak, że ten czas pokoju i kryzysu jest właśnie tym pikiem ich aktywności, bo wtedy są te ataki hakerskie, ataki na infrastrukturę krytyczną, a w czasie działań wojennych już nie tak bardzo. Tak? I tutaj finalnie po wielu wieczorach doszliśmy do konsensusu, że chyba tak jest, więc ja się tu z nim zgadzam, że on jest teraz w bitwie. I to takiej, która trudne do zdefiniowania, czy to jest intencjonalny atak państwa, czy to są przestępcy, złodzieje internetowi, czy jacyś inni szaleńcy. Absolutnie tak. I rozmawialiśmy również o tym, w tym koncepcie bitwy wielodomenowej, to jest osobny temat, tu gorąco polecam generała Piotrowskiego Tomasza, żeby tutaj go zaprosić, zrobię wszystko, żeby się pojawił i on opowie właśnie o tej bitwie wielodomenowej, gdzie jeżeli mielibyśmy jakby namalować na mapie te nasze F-35 z tymi zasięgami rakiet 800 kilometrów, to jakkolwiek byśmy nie byli politycznie poprawni, I otworzymy atlas i popatrzymy, gdzie jest Warszawa i weźmiemy linijkę i zmierzymy to 800 kilometrów, to my musimy rozumieć, co to znaczy. Tak? To jest ważne. 800 kilometrów. Więc w tym obszarze oddziaływania znajdują się również obszary niekinetyczne, czyli cyber. Więc dzisiaj tak naprawdę atak cybernetyczny może uzyskać taki sam fizyczny efekt, jak uderzenie rakietowe. My możemy dzisiaj, nie wiem, uderzyć lotnictwem czy artylerią, naszym HIMARS-em na węzeł kolejowy i uzyskać jego destrukcję, a możemy go wyłączyć, tak, czy nawet spowodować kolizję pociągów z takim samym efektem, tak samo w szpitalach. I dzisiaj w Konstytucji, kiedy piszemy o nienaruszalności granic, tak, to pytanie jest, mówimy o fizycznej nienaruszalności granic, a jak ktoś nas zaatakuje w przestrzeni cyber, to z takim samym efektem fizycznym, tak? Po prostu wyłączą nam światła, wyłączą elektrownię, szpitale nie będą mogły przyjmować oddziały porodowe, tak, kobiet, bo w sumie nie będą gotowe, to będzie to atak, czy nie będzie? No więc tutaj pokazuje, że ta konstytucja z całym tutaj jeszcze zastrzeżeniem, że nie czuję się tutaj upoważniony do aż tak poważnych zamachów i akcyjności, że zmieńmy konstytucję, bo mamy teraz świat digitalny. Absolutnie nie. Natomiast nie widzę takiej, nie słyszę takiej refleksji. I dokładnie tak jest, że gdybyśmy chcieli mieć, Karol to nazywa tak bardzo elegancko, dyplomatycznie, aktywną obroną. Tak jest. Bo to jest właściwsze słowo. Mhm. Ale też z tego, co pamiętam, również tutaj w wywiadzie właśnie mówił o tym, że prezydent Stanów Zjednoczonych deleguje część kompetencji na dowódcę Cyber Command i mówiąc o tym, że w sytuacji bezpośredniego zagrożenia interesów Stanów Zjednoczonych, bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, może podejmować decyzję, tak, zanim ten serwer
zanim się zbierze parlament, zanim uchwali odpowiednią ustawę i nam zezwoli, to będzie, wszystkie nasze dane będą już ukradzione, tak? Tak. Więc możemy fizycznie zniszczyć ten serwer w ciągu minut, tak, czy sekund. No ale znowu, to efekt może być różny, tak? Więc tu nie mamy tego rozumienia jeszcze, że mamy narzędzia. Ja często porównuję domenę cyber tak jako też broń nuklearną. Trudno do przewidzenia w skutkach. Tak? My możemy dzisiaj zaatakować serwer na Tajwanie fizycznie, nie wiedząc, co się stanie, jak włączymy tą elektrownię. Tak? Czy tylko zgaśną światła w mieście, czy tak jak wspomniałem, szpital zostanie wyłączony i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że chyba ta nasza świadomość tych największych transformacji, przez które przechodzimy, czyli tej transformacji energetycznej, digitalnej, społecznej, no jest niewystarczająca, a lecimy szybko i zliczymy czołgi, samoloty i, że tak powiem, bo to jest łatwe, tak? Mhm. I dokonujemy oceny, a to chodzi o zrozumienie. Zajmuję się wyposażeniem strychu tego domu, zamiast skupić się na tych fundamentach, żeby one zawsze były mocne, żeby z tych fundamentów wynikało, jaki ten strych w ogóle ma być. Fajnego porównania użył tutaj Sławek Dębski, z którym mam wielką przyjemność prowadzić właśnie Grand Zero, i on mówi, że to wygląda trochę tak, jakbyśmy poszli do Castorama i kupili sobie sprzęt do remontu, tak? Czyli pędzle, jakieś młotki, kupujemy gips, kupujemy farby, ale nie zastanawiamy się w sumie, co my chcemy wyremontować. Jakie ma być to mieszkanie? To ma być mieszkanie docelowe, to ma być mieszkanie wakacyjne, będziemy mieszkać z dzieciakami, czy one się za 2 lata wyprowadzą, czy my chcemy mieć balkon i sobie tutaj czytać książki. A pędzle już gotowe. A pędzli mamy całą masę, które i tak finalnie pewnie się przydadzą, tak? Pewnie te płyty gipsowe gdzieś tam wykorzystamy. Natomiast wydaje mi się, że po tych 35 latach ogromnego progresu, tutaj z Marcinem Piątkowskim wiem, że był, zupełnie się zgadzamy, że po tych 35 latach stać nas, ale też jest oczekiwanie takie wewnętrzne, społeczne, żebyśmy tą myśl strategiczną, dokąd zmierzamy, Pink Floydowską, uwielbiam nie tylko ten album, ale również wersję koncertową The Pulse, fenomenalna. Ona łączy też ten drugi album doskonały, żebyśmy sobie odpowiedzieli, dokąd zmierzamy, tak? I dopiero do tego dobrali instrumentarium. Także ten remont trzeba zacząć od pomysłu, jak chcemy mieszkać, jaki jest nasz budżet na ten remont, jakie są nasze aspiracje, oczekiwania, z czego jesteśmy w stanie zrezygnować, a z czego nie. No i w tym bezpieczeństwie też tak jest, że są rzeczy, za które będziemy się bić, są rzeczy, za które oddamy życie, a są takie, za które po prostu zapłacimy. To nie są te same rzeczy. No i no dlatego lubię Didaskalia, myślę o tym, że lubię gości, którzy tutaj przychodzą, bo nie brakuje wśród nich ludzi z charakterem i odwagą do mówienia o takich rzeczach, no, o takiej wizji, takim spojrzeniu nieco szerszym. Gdyby ktoś, no niech to będzie nowy prezydent na przykład, ktokolwiek nim będzie, to jest nieważne, zadzwonił do Rajmunda Andrzejczaka i powiedział: panie generale, dobre były te Didaskalia. Fajnie pan opowiada. Bardzo dziękuję. Oglądam pana w kanale Zero. Zróbmy coś razem. Rzeczywiście nas stać. Nas stać na to, żeby rozpocząć pracę nad może nawet nową konstytucją, a na pewno nową strategią bezpieczeństwa narodowego. BBN to koordynuje? Powinien koordynować? Odebrałby pan taki telefon i przyjąłby pan takie zaproszenie? No generalnie odbieram telefony, tu efektem tego jest to, że siedzimy i rozmawiamy, co sobie bardzo cenię, bo oglądam i polecam wszystkim państwu głęboko Didaskalia, bo słuchałem tutaj i ostatnio Daniela Szligowskiego, ale też i wcześniej profesor Myślecki, także tutaj jest naprawdę dobre miejsce do dyskusji, więc zawsze trzeba odbierać telefony i ja rozumiem swoją misję również tak, że jestem, tutaj też doprecyzuję, nie jestem generałem w stanie spoczynku, jestem generałem rezerwy, mam przydział mobilizacyjny. Także to dbam o kondycję fizyczną. Ciągle, nie wiem, może poddam się reżimom rocznego egzaminu z WF-u, żeby być gotowym. Więc jak dobrze rozumiemy ten nie taki histeryczny patriotyzm, ale taki dojrzały, to trzeba odbierać telefony, trzeba rozmawiać, porównywać, trzeba się elegancko nie zgadzać, bo strasznie dużo mamy właśnie takiego spolaryzowanego, zero-jedynkowego podejścia plemiennego, który mówi, że jestem plemieniem A, plemieniu B. To jest największy prezent dla naszych największych wrogów. Dokładnie tak jest, więc nie pomagajmy Rosjanom w tym wszystkim. Oni nie mają tutaj dobrych zamiarów, więc taka rozmowa, dyskusja jest potrzebna w wielu obszarach. Jeden to jest ten taki z efektem końcowym, żeby te dokumenty napisać, ale również, żeby się zastanowić, jakie mamy instrumentarium. Które podmioty analityczne powinny się tym zajmować? Czy rządowe think tanki, które mają legitymację
mają swoją, że tak powiem, usadowienie, ale jednak ich pracodawcom pensję płaci im ten, kto płaci. Między prywatnymi think tankami, które są freelancerami, mogą mówić, co im się żywnie podoba. Czasem jest to, że powiem, dobra inicjatywa, a czasami też jakiś podmiot za tym stoi. Więc gdzieś tam się pomieszał ten element analityczny, tak, więc instrumentarium. Dzisiaj zauważam właśnie, że młodzi ludzie, również ci, którzy oglądają Didaskalia i pewnie jak znam życie, to będą oglądać na podwójnym przyspieszeniu, bo nie mają czasu i się śpieszą na jakieś inne ważne wydarzenie. Więc dzisiaj, czy Didaskalia biorą udział w tej debacie? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Natomiast no, finalnie chciałbym, żeby jednak usystematyzować formalnie, tak, kto odpowiada za te dokumenty, za rytm ich wydawania, za ich jakość, za ich objętość, zawartość i również za realizację. Więc to myślę, że jest absolutnie potrzebne. Tak? No bo mój telefon nie jest zastrzeżony. Nie jest zastrzeżony. Stan spoczynku to 60 lat? 65? To jak już nie będzie się pełnić funkcji tak rezerwowych, wtedy się pełni takie bardziej już relaksacyjno-filozoficzne. Ja natomiast no, ciągle się czuję tak jakby w służbie ojczyzny, już bez munduru dzisiaj, ale staram się coś dobrego zrobić. Ale czy to znaczy, że mógłby pan ponownie ten mundur założyć? No jeżeli ojczyzna zdecyduje, mam przydział mobilizacyjny, dzwonią do mnie, jasne, melduje się z plecakiem, chociaż myślę, że raczej zadania dla szefa sztabu generalnego byłego będą nieco inne, ale tak. No właśnie, na przykład, panie generale, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego? Przyjąłby pan taką? No, mamy teraz, są oficera, tak? Tak jest. No ale ponieważ będziemy mieli wybory prezydenckie i ten lokator się zmieni, bo kadencje pana prezydenta Andrzeja Dudy są dwie zakończone, będzie nowy człowiek, nie wiemy kto, być może nowa obsada w BB, nie? Przyjąłby pan taką propozycję? Wie pan co, jestem wielkim fanem Gwiezdnych Wojen, nie wiem czy to dobrze o mnie świadczy, czy nie, uwielbiam ten film, to jest film baśniowy, to jest taka bajka XXI wieku i tam jest taka słynna sentencja mistrza Jody, który mówi, że przyszłość jest w ruchu. Ja trzymam się tutaj wytycznych mistrza Jody, że przyszłość jest w ruchu. Prognozowanie jest szczególnie trudne, zwłaszcza jeśli dotyczy przyszłości. Dotyczy przyszłości. Tak jest. Już tego Nilsa Bohra tutaj państwu cytowałem. No tak, ale doszliśmy do takiego miejsca, w którym to powinno zostać uporządkowane. Czasy niezwykle wymagające i inspirujące do tego, żeby takie dokumenty tworzyć, taką myśl rozwijać. Nam chyba już niewiele trzeba. Nie wiem, dekady, dwóch dekad. Bitwa się toczy o czas. Dokładnie tak jest. Kiedy wybuchła wojna i rozpoczęła się dyskusja, to zauważono taki proces, że właściwie ten, kto, czy to z polityków, czy z komentatorów jakiś tutaj mówił o krótszej perspektywie i nieuchronności wojny, ten był bardziej, że tak powiem, otoczony taką uwagą. I ja również taką perspektywę krótszą wskazywałem i ciągle wskazuję, raczej w formie takiego dyscyplinowania troszeczkę naszej myśli, niż jakiegoś złowieszczenia, że za chwilę to się wydarzy. Moją filozofią było, jest i pozostanie, żeby Bo mam ku temu jak gdyby powody, żeby wierzyć, że to jest możliwe, żebyśmy szybko i w sposób skoordynowany budowali potencjał, który zapobierze tej wojnie. Ja nie kupuję takiego sformułowania, że ona jest nieuchronna i właściwie powinniśmy już wodę mineralną tam i powerbanki w piwnicach trzymać. Tak? To można zrobić, tak? Bo jesteśmy dojrzałym społeczeństwem i choć odporność państwa to nie tylko schrony i alarmy, ale stać nas na to, no powinniśmy to przedyskutować, 4% PKB, może 5, może 6, to zastanówmy się nad tym. To też jest fenomen socjologiczny, że nikt właściwie nie kontestował tutaj tych wydatków. Ale żebyśmy stworzyli tak silny potencjał, nie tylko militarny, ale gospodarczy, sojuszniczy, żeby się po prostu nie opłacało, żeby to było, zawsze się robi rachunek ekonomiczny, tak? Czy opłaci się, efekt końcowy wojny będzie lepszy niż początkowy. Więc że mamy na to jeszcze troszeczkę czasu i ta bitwa o ten czas się toczy. Taka strategia, jakbym tutaj nie demonizował, że strategia to ma być dokument, który wydamy, tak? Bo to jest tylko kilka stron zapisanych, ale musi być to spójna myśl, tak, przeanalizowana na naszą miarę, na nasze aspiracje, na nasze możliwości i przedyskutowana społecznie. My byśmy właśnie chcieli, to też jedna z moich misji, tak, żeby tutaj zachęcać do takiej dyskusji, Didaskalia są świetnym tutaj miejscem, żeby Polacy mieli szansę podyskutować, zadać sobie to pytania. Mamy trzy potężne, nie wiem czy to nazwać rewolucje, na pewno transformacje, które się dzieją, które w ogóle nie są częścią rozmowy o bezpieczeństwie. Tak? To jest ta pierwsza, czyli transformacja energetyczna,
szeroko pojęta. Druga to jest cyfrowa. Wiem, że profesor Zybertowicz tutaj był i to jest ten doskonałe źródło tak wiedzy i rozumienia tutaj tych procesów przyspieszenia, ale też, jak mówi pan profesor, spowolnienia oczekiwanego. I ostatnia, czyli społeczna. I jak sobie zadamy teraz takie pytanie, ostatnio zrobiłem kolejny, mam nowy rower, nową pasję, to jest dobre miejsce też na przewietrzenie głowy. Mhm. Wracam i zastanawiam się, mówię tak, no tak, przednią lampkę muszę naładować, tylną lampkę muszę naładować, nawigację muszę naładować, telefon naładować, przerzutki muszę naładować, bo mam elektroniczne. I wszystko chce prąd. Tak? Zegarek, wszystko chce prąd dzisiaj. To kilka lat temu się jeszcze nie wydarzało. I jednym z powodów, w mojej ocenie, w procesach decyzyjnych Rosjan o rozpoczęciu wojny na Ukrainie było to, że doskonale zdawali sobie sprawę, że transformacja energetyczna wstawi Rosję w pozycji absolutnie przegranej. Rosjanie wiedzieli, że na następne 10 lat energie czy źródła energii emisyjnej będą coraz trudniejsze do kredytowania, obwarowane prawem, tak, to nasze Fit 55, tak, ja uważam, że to była czerwona płachta na Rosjan. Że oni zrozumieli, że nikt nie będzie chciał kupić od nich tej energii. Oni nie mają pieniędzy do inwestowania w infrastrukturę, która im się zapada ze względu na starość, brak pieniędzy, ale również zmiany klimatyczne, które dzisiaj tutaj, panie Patrycju, żeśmy wymieniali. Tak jest. I wiedzieli, że jeżeli tą bitwę przegrają, to będą krajem zapadłym demograficznie, stąd demografia tutaj się pojawiła na moim szkicu, krajem, gdzie nie ma żadnych inwestycji, wszystkie nowoczesne technologie muszą być importowane i krajem, gdzie energia, czyli ten jedyny element eksportowy, no właściwie dwa, Rosja ma dwa towary eksportowe, armię i energię, tak, i z jednym i z drugim ma potężny problem dzisiaj, na szczęście. Ale widzą, że ciężko będzie nawet duże projekty międzynarodowe, energetyczne kredytować, bo te kredyty po prostu energii emisyjnej będą poza horyzontem. I oni, patrząc na linii czasowej, wiedzieli, ok, teraz albo nigdy, czyli atak na Ukrainę, bo widzą, że w Stanach Zjednoczonych tak słabo, widzieli, co się dzieje na Kapitolu, wycofanie z Afganistanu, rozbrojona Europa, zajęty Krym bez właściwie żadnych konsekwencji, relacje tutaj i korupcja polityczna, Nord Stream 1, Nord Stream 2, także te warunki, ja tego nie pochwalam, żeby była ta sprawa jasna, tak, ale w strategii nie ma emocji, tam nie ma żadnej moralności. Jest tylko przestrzeń i siła, tak? Nic więcej tam, to jest po prostu fizyka w czystej formie. I Rosjanie wiedzieli doskonale, że tą bitwę przegrywają. Widzimy w Emiratach Arabskich, tak? Zupełnie inne myślenie o transformacji energetycznej. Wiedzą, że ten czas się kończy. Uwielbiam to sformułowanie, że epoka kamienia łupanego skończyła się nie wtedy, kiedy skończył się kamień. Epoka węgla się skończyła nie wtedy, kiedy się skończył węgiel. I prawdopodobnie epoka ropy naftowej skończy się wtedy, niekoniecznie jak się skończy ropa naftowa, tak? Więc ta energia dzisiaj jest ta transformacja energetyczna szeroko pojęta, czy samochody elektryczne, czy nie wiem, kwestie elektrowni, małych reaktorów, energii odnawialnej, tak? Tak częściowo ma ten komponent ideologiczny, tak? Bo 8% naszego śladu tutaj emisyjnego w Europie to jest nasza kontrybucja, a dwie największe gospodarki świata, czyli amerykańska i chińska, dymią, tak? Aż widać to z kosmosu. Właśnie w tej bitwie o czas, kto pozyska nowe kompetencje w energii tej nowoczesnej, fusion, tam wodorowej, jakiejkolwiek innej. Więc ta transformacja energetyczna musi być na naszym pierwszym punkcie rozumienia. Jak armia się ma teraz zachować, tak? No my nie chcemy samochodów elektrycznych w armii, no bo z całym szacunkiem tak nie będziemy teraz szukać infrastruktury, żeby się podłączyć i naładować czołg, tak? To trochę potrwa pewnie. Nawet powiem panu szczerze, jedno z moich ostatnich ćwiczeń eksperymentalnych, które robiłem w sztabie generalnym, dotyczyło robotyzacji szeroko pojętej i jakby pozyskaliśmy wszystkie istniejące platformy takie, może nie autonomiczne jeszcze, ale roboty lądowe i powietrzne, głównie lądowe i okazuje się, wie pan co, że na samym końcu dnia okazało się, że największym problemem jest energia, bo większość z nich ma napęd elektryczny i się okazało, że jeśli te zdolności operacyjne z przodu, wysłane tak zwiadowcze platformy, kamery, czy nawet ogniowe, nie wiem, łączności translacji są bezzałogowe, to z tyłu niewspółmiernie wielka liczba ludzi musi wyprodukować tą energię. Tak? Musi te agregaty, to paliwo dowieźć. Więc dzisiaj ta transformacja energetyczna jest problemem, który jest jakby odseparowany od bezpieczeństwa.
LNG w Świnoujściu, czy port kontenerowy. Teraz jechałem z Gdańska do Krynicy Morskiej, tam nawet kawałek dalej do Piasków pojechałem rowerem i obserwowałem właśnie i rafinerię tutaj. Rzuciłem okiem, choć generalnie jechałem lasem, to był główny cel wyprawy. Więc pytanie jest takie, jak my zabezpieczamy tak, gazoport? Jak, to nie jest robota dla okrętów podwodnych, ani nawet sam przesunkiem dla baterii Patriot w czasie pokoju. Tak? Jak zabezpieczamy port kontenerowy, który jest kluczowym elementem naszym, czy te pływające zbiorniki, które chcemy kupić? Tak? Czy Baltic Pipe? Czy to jest robota dla Formozy? Oni mają inną robotę do wykonania, nasze siły specjalne morskie. Więc ta pierwsza linia, nazwałbym to tych transformacji energetyczna, jest kluczowa dzisiaj. Puszczaliśmy ze Sławkiem ostatnio w taki film przygotowany przez właśnie Marynarkę Wojenną Świetną, dotyczący, taki nietypowy troszeczkę w naszym programie, dotyczący właśnie pani, która przychodzi do domu i otwiera lodówkę, nie ma prądu, idzie do samochodu, chce uruchomić, nie ma prądu, telefon nie działa, tak? I koniec, kończy się nasz świat. Drugim właśnie światem jest, czy tą transformacją jest kwestia ta digitalna. Jak sobie zdamy sprawę, ile my oddajemy danych o sobie, tak, do świata cyfrowego. Właśnie to jest z generałem Olendą, rozmawialiśmy wielokrotnie na temat takiego nowego wymiaru, no nie do końca chyba jeszcze rozpoznanego, mianowicie pierwszą decyzją, jaką podejmują politycy w czasie, który już jest nieuchronnie prowadzący do wojny, jest niekoniecznie ewakuacja ludności z miast. To jest ewakuacja danych. I teraz pytanie jest takie, czy my mamy po pierwsze taką ochotę, żeby te dane nasze bankowe, wszystkie, czy sprawy sądowe, czy nasze dokumenty elektroniczne, które mamy, tak? I wszystkie inne aplikacje, które nam pomagają. Czy my chcemy te dane dać gdzieś do chmury albo do, jak to się nazywa, ambasady elektronicznej, cyfrowej chyba, tak to się nazywa. Gdzieś w innym państwie będziemy mieli ambasadę cyfrową. To wiem, że już rozważane się dzieje. Czy my mamy instrumentarium prawne do tego? Życzyłby pan sobie, żeby pana dane gdzieś wyfrunęły w czasie wojny, tak, bankowe czy inne? No, nie zadajemy sobie tych pytań, tak? Więc, a tak dokładnie zaczęła się wojna na Ukrainie. Ja byłem kilkakrotnie w Kijowie, to tam ludzie na ulicach idą normalnie do bankomatu, wkładają kartę i wyciągają pieniądze. Unia Europejska, która czy Stany Zjednoczone pomagają Ukrainie finansowo, no to przecież na Boga tam nikt nie wozi tych euro wagonami. Więc musi funkcjonować system cyfrowy państwa, tak, jeżeli chodzi o kwestie na przykład bankowe, tak, nie tylko, bo wiele innych obszarów naszego życia, nie wiem, szpitale wszystkie. Więc tutaj znowu jest jakieś pytanie o tą naszą gotowość mentalną, tak, ale również instrumentarium prawne, czy chcielibyśmy w tej transformacji zająć dobre miejsce. I ostatnia to jest właśnie transformacja społeczna. Co się dzieje z tymi relacjami dzisiaj, tak? Czy my wiemy, co jest naprawdę, a co jest wirtualne? Co jest publiczne, a co jest prywatne? Co jest międzynarodowe, a narodowe? Tak? Żyjemy w świecie emocji, tych pasków najczęściej trzech, już tylko zastanawiam się, kiedy będzie czwarty pasek informacyjny. Żyjemy skrótem. Nie wiadomo, jaką rolę dzisiaj odgrywają dziadkowie, tak, w rodzinie. Coraz rzadziej wnuczki pytają o radę swoją babcię. Bo tak jak to było przez ostatnie kilkaset lat. Znaleźli poradę na YouTubie. Na przykład, tak, a tam z kolei nie kontroluje tego nikt. Tak? Dzisiaj każdy może mieć swój kanał na YouTubie. Im bardziej jest agresywny, im bardziej jest kontrowersyjny czy wulgarny, tym większy jest, że tak powiem, skutek. No dzisiaj jak czytałem raport Martyny Wojciechowskiej tutaj dotyczący stanu psychicznego polskiej młodzieży, tak, zwłaszcza tych 12-15-latków, to jest przerażający. Tak, i te dzieciaki pozostawione w czasie pandemii przed monitorami, tak, dzisiaj za chwilę będą aktywne politycznie, będą miały prawa wyborcze. Tak? To są właśnie te dzieciaki, które są poddawane procesom patostreamingów różnego rodzaju. I pytanie, czy to państwo powinno za to odpowiadać? Tak jak na przykład w Skandynawowie, którzy wprowadzili zakaz telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Czy rodzina? Może jakaś rola kościoła tutaj będzie do spełnienia? Czy no, nie wiem, NGO-sów? I mówię, no ja tak intencjonalnie idę po tych dużych metaprocesach, które obserwuję, bo moglibyśmy oczywiście z przyjemnością porozmawiać na temat czołgów, samolotów i rakiet, ale o tym mówią wszyscy, a na takich dużych procesach to tylko w Didaskalii. No tak, jest takie miejsce, lubimy, państwo lubią, a ja też, a przy okazji mam sposobność, by zapytać. Od razu państwu powiem,
ten fragment rozmowy szczególnie dobrze koresponduje z innym odcinkiem programu Didaskalia. Profesor Andrzej Zybertowicz, powiedział o tym pan generał, rzeczywiście był gościem programu Didaskalia. Jeszcze państwo tej rozmowy nie widzieli, ona jest już nagrana i w stosownym momencie państwo zobaczą, ale fantastycznie koresponduje z tym, o czym mówi pan generał, i to się, mówiąc krótko, uzupełnia. I w zasadzie profesor Zybertowicz niesamowicie to naszkicuje, jak te procesy i ta transformacja, o której pan mówi, rzeczywiście ma miejsce. A jaki jest związek, panie generale, między bogactwem narodu, jakkolwiek klasycznie to brzmi, bogaceniem się społeczeństwa, a armią właśnie? No bo my potrzebujemy jeszcze dosłownie chwili także w tym sensie i w tym zakresie, że nie mieliśmy specjalnie okazji, żeby ten... No skupmy się na takiej podstawowej rzeczy. Chcielibyśmy w spokoju i pokoju zwyczajnie rozwijać nasze rodziny, bogacić się spokojnie, nie jakoś spektakularnie szybko, ale spokojnie, tak jak Anglosasi to mogą robić. No to są fortuny przekazywane z pokolenia na pokolenie. Trochę zazdrościmy, bo my nie mieliśmy takiej okazji. Teraz wreszcie, mam wrażenie, mamy. Możemy to robić, licząc na to, że to nie zostanie zmarnotrawione i to kolejnym pokoleniom, naszym dzieciakom, wnukom zostanie przekazane. Ale jak... To jest świetny punkt tutaj, no taki dość wrażliwy, jak się rozmawia z żołnierzami, bo z jednej strony zgadzam się, że faktycznie zrobiliśmy ogromny progres przez te 35 lat. Jak patrzymy na Singapur, na Koreę, nie może w tych całkowitych cyfrach, tak, bo to jednak jest inna skala gospodarki, ale tempo, dynamika jest niespółmiernie duża. I to tutaj tak powstają połowa załogi ChatGPT, to są nasi informatycy. Oczywiście, to są Polacy. Chłopacy tutaj od paczkomatów, tak, to są nasze pomysły, Blika, tak, to naprawdę można tutaj wiele rzeczy w tym kraju zrobić i świetnie, i na najwyższym poziomie. Więc bogacimy się. Nie ma w tym nic oczywiście złego, a nasze aspiracje rosną. Troszeczkę nadrabiamy tam te ostatnie lata i chcemy się nasycić tymi dobrami. One troszeczkę przysłaniają nam te prawdziwe wartości, którymi się powinniśmy kierować. I tak jak powiedziałem, przez te 35 lat nie byliśmy poddani wystawieniu taką ekspozycję weryfikującą to nasze bezpieczeństwo. I siły zbrojne, które przeszły na system zawodowy, no niestety jakby ponoszą konsekwencje, może nawet nie tyle siły zbrojne, co wszyscy Polacy, no tego, że to jest taka osobna firma ochroniarska, za którą płacimy 2%, 4% PKB, ufamy im, bo mamy tutaj ogromne zaufanie, jakby też i takie historycznie w DNA, lubimy wojsko, to wojsko jest skuteczne, pomaga nam w pandemii, pomaga nam na granicy polsko-białoruskiej, choć nie jest to zadanie sił zbrojnych, podkreślę to z całą odpowiedzialnością, wycofujemy się z Afganistanu, bierzemy udział w operacjach poza granicami, ćwiczenia różnego rodzaju. Naprawdę tutaj piątka z plusem. No ale właśnie bezpieczeństwo to nie jest tylko kwestia płacenia firmie ochroniarskiej. I teraz wrócę znowu do konstytucji, tak z uporem maniaka. Jeżeli obowiązkiem każdego Polaka jest obrona ojczyzny, a tak stoi w konstytucji, to oznacza to, że i młodego, i starego, i kobiety, i mężczyzny, i o takich poglądach politycznych, religijnych, i o takich preferencjach, jeżeli masz obywatelstwo i korzystasz z wszystkich praw, które są zawarte w konstytucji, to również dotyczą cię tutaj obowiązki. I teraz jakby przekładanie tego na czy powinno być, nie wiem, pierwszą reakcją taką zupełnie, jakimś takim atawizmem naszym byłoby służba zasadnicza, tak? Wszystkich tam w kamasze i tak. No i nagle się okazuje, no halo, świat się zmienił, kompletnie się zmienił, tak? I dzisiaj właśnie te transformacje digitalna, transformacja energetyczna czy społeczna powoduje, że no być może Wojska Obrony Terytorialnej, które się okazały tutaj czymś, czego nie było na radarze. Nagle 30 tysięcy ludzi zdecydowało się o służbie i ten nasz system rekrutacyjny, taki troszeczkę starej daty, wyskalowany, mieliśmy ten radar inaczej, nie widział ich. Nagle oni chcą przyjść. Nie rozstrzygam tutaj, czy są, nie wiem, ekwiwalentem wojsk operacyjnych? Pewnie nie, bo w 2 tygodnie, 3 tygodnie szkolenia się nie zrobi tego, co przez rok, tak? Ale ta energia społeczna potężna uruchomiona, to połączenie naturalne, każdy żołnierz WOT-u, który przychodzi, jest najlepszą tablicą reklamową sił zbrojnych. On wraca z powrotem, jeżeli jest to nauczyciel, tak? No nie ma lepszego przykładu, że nauczyciel powie, słuchajcie, do dzieciaków, jestem żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej, czy nie wiem, czy w szpitalu, tak? No zdarzało mi się taka przesympatyczna sytuacja. Generalnie nie będzie to, że tak powiem, dobry mój obraz, ale nie przepadam za pobieraniem krwi. Nie wiem, czemu. Wiele innych rzeczy niebezpiecznych robiłem, a pojechałem kiedyś na jakiś zabieg i chyba ten
ratownik się zorientował, że jakoś niespecjalnie, nie to, że tam zeblałem, tak, ale jakoś no, nie, niespecjalnie z entuzjazmem podchodziłem. Na wszelki wypadek odwracamy wzrok. Dokładnie, ja wróciłem wzrok i on tak się nachylił do mnie, mówi: spokojnie, panie generale, jestem żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej. I to mnie strasznie uspokoiło, także to było pierwszy mój taki przemiły kontakt. Mamy też inne nowe formy, takie jak dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, jak różnego rodzaju formy aktywności w rezerw, tak? Więc przypuszczam, że tu musimy zmienić nasze podejście, że jeżeli chcemy żyć dalej tym życiem, czyli rozwijać się zawodowo, edukować, ale też swoje pasje, to musimy zrozumieć, że to bezpieczeństwo kosztuje. I nie chciałbym osobiście tak, żebyśmy nagle tam wchodzili do buty, bo przeciekawą było dla mnie osobiście, jako żołnierza z jednak z troszeczkę dużym takim doświadczeniem, jak się pojawił temat, że bo to być precyzyjny, my mamy zawieszoną służbę tak. Tutaj zasadniczą, nie jakby zlikwidowaną, to masę mężczyzn odezwało się, że bardzo to są dobrze nastawieni do tego, żeby i kobiety, i mężczyźni służyli w służbie zasadniczej. Nie? To w ogóle zjawisko nieznane, co ja osobiście odbieram no tak średnio, bo mówię, że skoro mamy problemy z demografią, to niekoniecznie rozwiązanie byłoby tutaj, żeby jeszcze wszystkie panie tutaj wkładać do służby zasadniczej. Te, które chcą, to jak najbardziej zapraszamy i służą świetnie. Więc wiele zmian nastąpiło dzisiaj, tak? I musimy iść z duchem czasu. I teraz jak miałem taką ciekawą historię, kiedy jeden z młodych ludzi, taki gdzieś przed 30 jeszcze, zorientował się w pewnym takim miejscu, zorientował się, że jestem tutaj żołnierzem i mówi: no jak, panie, ale będzie ta wojna, źródło informacji. No i tak go trochę uspokajałem, bo to nie jest dobrze sformułowane pytanie. I on mówi, bo nie wie, czy on ma z rodziną wyjeżdżać do Hiszpanii, czy nie. Ja się na chwilę zatrzymałem, mówię: zastanów się jeszcze raz nad tym, co powiedziałeś, cofnij kasetę i jeszcze raz do tego podejść. Nie? Mówię, to ty konsumujesz tutaj, jesteś Polakiem, tak? Rozumiesz konstytucję, te zapisy. Będziesz bronił tego kraju, czy nie? Dlaczego nie chcesz? No i tak nagle zaskoczył się, nie? Ja mówię, a co twój tato by na to powiedział, gdybyś mu tak to zakomunikował? Pewnie jest żołnierzem służby zasadniczej, był żołnierzem służby zasadniczej, mało tego, jest rezerwistą, składał przysięgę. To jest jedna z niewielu wydarzeń w życiu, z której nie dostajemy zwolnienia. Można być, nie wiem, pełnić jakąś funkcję, zawód, tak? Można ten zawód zmienić. Można nawet z tak dosyć rygorystycznego jakby obszaru, jak nie wiem, z duchowieństwa, tak, można się wypisać formalnie. Ja nie mówię o kwestiach moralnych, tak. Z małżeństwa się można wypisać formalnie. Ale jeżeli ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgam, nie ma z tego zwolnienia. I mówię, czy twój tata to słyszał, co by na tym powiedział? Kompletny szok młodego człowieka. I wydaje mi się, że dzisiaj takie pójście na skróty, że nie wiem, wprowadzamy służbę zasadniczą, tak, chłopaki w kamasze, tak jak to było za dawnych czasów, to się kompletnie nie sprawdzi. Musimy zrozumieć te wszystkie procesy, o których tutaj wspomniałem, zastanowić się, jakie są nasze interesy, zadać sobie jeszcze jedno bardzo ważne pytanie, panie partycjuszu, do czego my potrzebujemy sił zbrojnych? Nie jaka będzie kolejna wojna. Tego nie wie nikt, jaka ona będzie i historia pokazuje, że wszyscy są zaskoczeni. I w Izraelu są zaskoczeni, w Gazie i na Ukrainie Rosjanie. Do czego my potrzebujemy sił zbrojnych? Gdzie te interesy narodowe będą osłaniane, ochraniane, wymuszane, nie wiem jak to, już nie jestem politykiem, więc trudno mi powiedzieć, jakie tam, jaką narrację tego dobiorą, tak? Ale jeżeli mamy interesy, jeżeli nasze F-35 miałyby stacjonować w jakimś państwie i ochronić to państwo, tak? No to na zasadzie, że tak powiem, brutalnej monetyzacji polityki mówimy, oczekujemy czegoś w zamian, tak? Tak jak się robi w energii, w biznesie, w innych obszarach, tak? Więc te siły zbrojne mogą dzisiaj pełnić taką funkcję i nie bójmy się tego. Amerykańska brygada przez Atlantyk przyjeżdża do Polski, nie wchodzi do walki. Tak? Ona ma tu stacjonować. Tak? Piąty korpus, jedna brygada, druga IFP. I akceptujemy to, że siły zbrojne Stanów Zjednoczonych realizują cele polityczne. Tak? I jesteśmy im winni. Jesteśmy winni. Tak? Transakcyjność. Więc tutaj jakby... I my też moglibyśmy to robić. To oczywiście no jest ta część w nas romantyczna, oczywiście taka emocjonalna i tak dalej, ale myślę, że dzisiaj, w 2024 roku, po tych wszystkich elementach, które tutaj opisaliśmy, po tym utracie niepodległości państwa, 123 latach niech brakło, że tak powiem, państwowości, po tym 5 minutach strategicznych Piłsudskiego, który starał się to skleić,
Potem hekatombie II wojny światowej i czasu komunizmu i transformacji, która nas doprowadziła do tego, że mamy dzisiaj PKB, że stać nas na F-35, panie Patrycjusz, stać nas dzisiaj. Na 32 myślę, że pewnie, jeżeli by się okazało, że więcej, to też. I nawet byłaby na to społeczna zgoda. To nie pytajmy tylko, jak one mają prędkość i jakie mają systemy uderzeniowe na pokładzie, tylko jak będą realizować politykę państwa. Tego mi brakuje. Więc jeżeli byśmy tutaj... Co mogą dać? Ile mogą nam przynieść? Tak jak to robią inni całym wielcy. Całym szacunkiem i wielką sympatią dla Litwinów, Łotyszy, Estończyków. Tak. I wielkiej roli, tutaj naszej relacji i tak dalej. Chętnie pomożemy, ale tak. W zamian za coś. No myślę, że to taki mądry, że tak powiem, komunikat byłby tutaj potrzebny, nie tylko emocjonalny, że oczekujemy, że Ukraińcy będą nam wdzięczni, bo im pomagaliśmy, co jest fenomenem tutaj społecznym, że Polacy otworzyli swoje domy. Tak, ale na końcu dnia... W strategii, która tak jak powiedziałem, ona jest po prostu przestrzenią i siłą. Strategia to jest opis zasady funkcjonowania sił w tej niezmiennej przestrzeni. Tak? Więc tutaj nie bójmy się tego nazwać. Myślę, że już jest czas na to, żeby to nazwać. Za wolność waszą i naszą i dopiszmy. I waszą wdzięczność. A w nawiasie, może nazwijmy to, pieniądze. W jakimś sensie. Nawet niekoniecznie. Chodzi tutaj tak, w polityce, w tych relacjach chodzi o to, żeby mieć lepszą pozycję tak negocjacyjną, żeby po prostu ktoś inny pracował na nas, a niekoniecznie my. Żeby nasze towary tak miały lepszą pozycję na rynku z różnych względów, tak i jakościowych, ale też dlatego, że ktoś musi kupować nasze towary, tak jak Amerykanie to robią, tak trzeba kupować ich towary, bo po prostu chce się korzystać z ich bezpieczeństwa. Jesteśmy dostarczycielem bezpieczeństwa, I oczekiwalibyśmy tutaj tak, jakby takiej swoistej politycznej monetyzacji tego stanu rzeczy, dlatego że no Polacy płacą potężne pieniądze. I to, o czym pan powiedział, czyli jeśli chcemy żyć dalej tak dobrze, jak żyjemy i bezpiecznie, to chcielibyśmy, żeby te samoloty nie tylko stały na lotniskach, te czołgi nie stały tylko w garażach i jeździły na poligonach, co mają robić, bo takie jest główne zadanie sił zbrojnych, przygotować się do wojny, ale żeby również wreszcie tak stanowiły istotny element realizacji polityki państwa. Jeszcze raz się zastrzegam tutaj, żeby nie było jakieś nadinterpretacji, że jakiejś rewizji granic mówimy, o jakichś to uderzeniach. Absolutnie nie. Ja jestem zwolennikiem tego, że takiego sformułowania, że będziemy was prosić grzecznie i bardzo długo o to, żebyście nas nie dotykali. Będziemy używać wszystkich form negocjacyjnych. Tak? Nawet na jedno kolano przyklękniemy, żeby tylko nie doszło do tragedii. Ale jak nas dotkniecie, to spalimy was do 300 kilometrów co najmniej. Taka powinna być, że tak powiem, odpowiedź Rzeczpospolitej. Pięknie. Ale prosimy grzecznie zawsze. Grzecznie, tak. Bardzo długo i wytrwale. My już jesteśmy dzisiaj tym dostarczycielem pokoju w regionie? Bezpieczeństwa, tak. Bezpieczeństwa. Stabilności. Nie ulega wątpliwości, że tutaj bez naszego udziału Ukraina by nie wytrwała pierwszych tygodni wojny. To nie ma co tego najmniejszych wątpliwości. Dostarczyliśmy tam... I to mówię z pełną premedytacją, może politycznie niepoprawnie, kiedy my dostarczaliśmy czołgi, bojowozy piechoty, śmigłowce, samoloty, amunicję, wyciągaliśmy ją z jednostek bojowych czasami, tak, no to inni dostarczali hełmy przysłowiowe i dobre słowo. Więc tutaj nie ma najmniejszych wątpliwości, że to się wydarzyło, to służyło polskiej sprawie, nawet jeśli dzisiaj nie otrzymujemy tej rekompensaty moralnej, tak, wdzięczności. Mamy dużą agendę, akurat w tym przypadku, bo jedna to jest oczywiście ekonomiczna, no trudno, ale na końcu dnia pewnie z tym zbożem to nie jest jedyny problem ekonomiczny, który się tutaj pojawił, ale również, co jest właśnie ciekawym takim niematerialnym elementem wdzięczności, no mamy niezałatwioną, bardzo wrażliwą i nam potrzebną wewnętrznie moralnie sprawę Wołynia. I myślę, że jest nam to potrzebne z wielu obszarów i siły zbrojne właśnie mogły być takim elementem, że no siadamy, rozmawiamy na ten temat, tak, mamy swoje warunki, ale też oczekujemy, że zrealizujecie naszą agendę. To nie jest łatwe, tak? Nie wiem, nie znam się na tym, nie jestem politykiem, ale wydaje mi się, że właśnie w ten sposób powinno być to realizowane, ale również z krajami bałtyckimi. Ja podaję też taki często przykład, nie jestem ekspertem tutaj od energii i sobie jakby zastrzegam, natomiast moje wojskowe oko widzi Baltic Pipe i nie tylko, ale również terminal LNG, czy tutaj kwestie naszego portu kontenerowego w ten sposób, że potrzebujemy około 20 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Taka jest nasza konsumpcja. Tak? Część mamy oczywiście z własnej produkcji, tutaj część importujemy z zachodu. Dokonaliśmy szybkiej dywersyfikacji, więc jeśli ten Baltic Pipe będzie już w pełni operacyjny, czyli zapewni nam
te 10 z Norwegii. Nasz terminal będzie odbierał w Świnoujściu odpowiednią ilość gazu skroplonego. Kupimy jeszcze ten ruchomy terminal i powiększymy zdolności w Trójmieście. To będziemy mieć 25. 20 potrzebujemy, 25 będziemy mieli. Kraje bałtyckie mają zużycie 4,5. Jakby na moje wojskowe oko oznacza to, moje wojskowe strategicznie wykalibrowane oko, że moglibyśmy zaproponować, że uniezależnimy was od rosyjskiego gazu, to akurat mówimy tylko o gazie, tak? I my będziemy mieli tyle, ile potrzebujemy, a wy dostaniecie wszystko z Rzeczypospolitej i nie będziecie musieli tutaj być poddani tym presjom i weaponizacji, tak, czy militaryzacji energii przez Rosjan. Win-win. Oczywiście to tam są kwestie kosztów, tak, bo to infrastruktura i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest przykład na to, że siły zbrojne z tymi zdolnościami, tak, nasze, nie wiem, morska jednostka rakietowa, która może wykonywać zadania blokowania różnych obszarów poza granicami kraju, czy nasze jednostki, baterie Patriotów, czy F-35, czy F-16, jakiekolwiek inne, mogą pełnić te zadania polityczne, tak, nie bójmy się tego słowa, ciągle jakby na poziomie wojskowym jest to wykonywanie zadań poza granicami, misje, realizacji planów natowskich, to już jaki będzie tutaj tego atrybucja, to zupełnie inna historia. I tak się zastanawiamy, czy wypada, czy to jest poprawne, czy to jest okej. No dzisiaj, panie Patrycjuszu, w 2024 roku jest ten punkt, kiedy jest to okej. Ale żeby to robić, żebyśmy wszyscy tutaj w kraju rozumieli, to potrzebujemy jednego miejsca, jakim jest Strategia Bezpieczeństwa Narodowego, gdzie będzie tam zdefiniowane, co z tym ECPK, co z tą energią nuklearną, co z tym nuclear sharing na przykład, tak, wiele, wiele innych obszarów. I tam będzie ta myśl i Polacy mówią, okej, zgadzamy się na to, rozumiemy to, ponosimy te koszty, oczekujemy realizacji w takich sekwencjach czasowych. I tego nam tutaj troszeczkę brakuje. A stać nas na to. No, jesteśmy w takim momencie, jak pan mówi, mamy intelektualne zasoby, jesteśmy na takim etapie rozwoju, że stać nas na to, żeby o tym porozmawiać, co do tego się dogadać, bo tym jest państwo, to jest rodzaj jakiejś umowy społecznej, pewna wspólnota, prawda? Stać nas, żeby się dogadać, określić, zapisać i potem się tego trzymać. Umówiliśmy się na Polskę, tak to właśnie jest. I myślę, że nas stać. No, doskonale to było widać na przestrzeni mojej służby, kiedy zostałem podporucznikiem w 91 roku, takim bardzo symbolicznym, tak, bo to wojna w Zatoce Perskiej, wtedy Pustynna Burza. I potem to pierwsze próby, tak, partnerstwo dla pokoju, potem wejście do NATO, te pierwsze kontakty z armiami zachodnimi. I któregoś pięknego dnia w 2008 roku ląduję w Afganistanie z dowódcą brygady. I mam pierwsze spotkanie z moim dowódcą dywizji i tak się zastanawiam, amerykańskim dowódcą 101 dywizji elitarnej, legendarnej, tak, znamy ją tutaj z Market Garden, generał Schlosser, i on mówi, słuchaj, Remo, no, ja mam tutaj 5 brygad w dywizji i ty jesteś jedną z nich i to jest taka sama jak każda inna. Nie? I nagle zaczynamy wykonywać zadania i oni mówią, że nawet te chłopaki z Nadwisły to robią to całkiem nieźle albo i lepiej, tak, że te rosomaki wcale nie są gorsze od strajkerów. I wracam z powrotem, tak, jadę już jako szef sztabu do wielu krajów, tutaj również na flance wschodniej, i słyszę w Estonii, mówią, że czy na Łotwie, czy na Litwie, że polscy żołnierze bardzo dojrzale podchodzą do tego, że to już mają ze sobą te wszystkie te grzechy wieku dziecięcego, tak, więc nawet na podstawie jakby obserwacji w armii widać to, że jesteśmy naprawdę na wysokim poziomie i w wielu innych obszarach nauki, tak, gospodarki, ekonomii. Więc nas na to stać, ale ta strategia musi być moim zdaniem trochę ambitniejsza, bo to tak zazwyczaj trzeba tą poprzeczkę stawiać bardzo, tak, bardzo wysoko. Nie będzie to łatwe i tak jak mówiłem tutaj, starałem się wytłumaczyć ze względów na kontekst historyczny i tych naszego DNA. Byśmy ciągle chcieli gdzieś zadzwonić, spytać o pozwolenie albo o poradę, albo żeby ci oni, tak, ci oni, żeby to załatwili. A nagle się okazuje, że rozglądamy się to w lewo, w prawo i to już nie ma ci oni, to już my musimy zrobić. My musimy mieć pomysł, myśl, zakomunikować ją, uzgodnić, a potem konsekwentnie realizować. Mam takie wrażenie, że my się trochę powoli, może za wolno, jednak gdzieś przesuwamy w taką stronę, panie generale, że zaczynamy sami siebie doceniać, dostrzegać te swoje jasne strony. Pewnie za wolno, ale powoli jednak tak, prawda, że kurczę, no ci nam zazdroszczą, ci mówią dobrze, tu jesteśmy lepsi, tam było gorzej, że fajnie jest w tej Polsce. Znaczy, my potrafimy robić dobre rzeczy i może powinniśmy zacząć właśnie nie dzwonić nigdzie. No tak, tylko że jak mamy też taką przywarę i skłonność, że lubimy pokrytykować,
to na końcu dnia przychodzą i mówią, nie, no to okej, to powiedz, jaki ty masz pomysł, to my się do tego dostosunkujemy, tak? Nie krytykujmy wszystkiego i wszystkich dookoła, no, my musimy ten pomysł mieć, on nie będzie łatwy. Podkreślam jeszcze raz tutaj, powtarzam, że będzie to złożone. Młodzi ludzie dzisiaj, jak się z nimi rozmawia, oni nie mają jakichś specjalnych kompleksów, nie wiem, jak siedzą w pracy, nie wiem, z Hiszpanami, z Holendrami, tam z Niemcami, Francuzami. Uważają, że robią to tak samo dobrze. Nie wolno tutaj popadać w jakiś samozachwyt, bo też mamy taką skłonność, że to się dobrze lubimy poczuć czasami. Więc myślę, że te dwa najważniejsze, tutaj jeszcze raz wrócę do Marcina Piątkowskiego, dwa największe wyzwania, które będą stały przed Rzeczpospolitą w najbliższej dekadzie co najmniej, są niezwykle istotne i to będzie utrzymywanie właśnie tempa wzrostu gospodarki, który jest głównym jakby tym czynnikiem rozstrzygającym, będzie innowacyjność. My po prostu musimy zacząć sami to wymyślać, a nie kopiować, przestać być składalnią, a bardziej stawiać na naukę. To będzie trwało, to będzie boleć, tak, ale musimy produkować to tutaj w kraju, to musi być nasze know-how i nasze technologie. A drugi obszar niezwykle ważny to jest demografia i to jest właśnie mądra polityka imigracyjna. Ta słynna inkluzywność, o której mówi Marcin, tutaj się nam kłania. Więc w pierwszym obszarze tak, stać nas na to i ta innowacyjność we wszystkich obszarach życia publicznego jest oczekiwana. Czuć taką presję młodzieży, to bardzo lubię, którzy nie zawsze się z nimi zgadzam, ale oni cisną i kontestują wszystko i uważają, że to można zrobić lepiej, szybciej i taniej. Więc tutaj trzeba tak troszeczkę to balansować. A drugi obszar, żebyśmy nie stracili tego tempa rozwoju, tak? Bo te nasze F-35 to z takim swobodą tutaj wymieniamy, tak? To one naprawdę kosztują ogromne pieniądze. Musi nas stać być zapłacić. Tak, ja bym chciał też właśnie, żeby one to, w tej, może to brutalnie zabrzmi, ale tej politycznej monetyzacji, tak? Jakby też zarabiały, może to złe słowo jest, tak? Ale zarabiały na siebie właśnie tym, że pełnią funkcję realizacji polityki państwa. Przyczepiłem się do tej F-35, oczywiście dotyczy to wszystkich innych, ale to tak łatwiej, bo jakby powiedział o Abramsach, to zaraz się to, czy K2 to się skojarzy, że ten czołg gdzieś musiałby pojechać, więc jakby mitygując to zagrożenie interpretacyjne, zostanę przy F-35. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie demograficzne, no to tak, idziemy do GUS-u i czytamy dane jawne, one nie są tajne. I doskonale wiemy dzisiaj, ile tych Polaków będzie za 10 lat. Jak ktoś z Państwa, z naszych widzów, zadałby sobie takie pytanie, ilu 18-latków będziemy mieli za 8 lat? No tyle, ile mamy 10-latków dzisiaj. My to wiemy, bo to jest matematyka. Tak, odkładając jakieś tam zmiany, powiedzmy, delikatne odchylenia od tych trendów. Więc my wiemy, że nie wygląda to dobrze. Jeżeli Państwo nie uruchomi odpowiednich programów, którym jednym z nich jest bezpieczeństwo, tak, to 500+, 800+, było stworzeniem bezpieczeństwa, poczucia bezpieczeństwa, bo to nawet nie chodziło o to, czy to będzie wydane na książki, na spodnie i tak dalej, tylko poczucia bezpieczeństwa, które się przekładało na decyzję o założeniu rodziny, tak, i o dzieciach. Więc tutaj jest potrzebna potężna ingerencja państwa właśnie, żeby tą demografię w tym obszarze utrzymywać na dobrym kierunku, czyli Polacy tutaj nad Wisłą, wszystkich studentów, studentki, tak zachęcamy, żeby tutaj pracowali na tym pilnie. Oczywiście się uśmiecham. Z drugiej strony w tych obszarach będzie imigracja. I teraz pytanie, kogo wybieramy, tak? Czy jest pytanie do nas, czy ten milion Ukraińców to on wróci, czy zostanie, czy się tutaj będzie integrował z nami, czy też nie? Jakie są z tym związane wyzwania? Czy może będą to Hindusi, tak? Największe państwo tutaj, jeżeli chodzi o demografię na świecie. Czy może pozostaną nam tutaj tak obywatele krajów tutaj, nie wiem, Kaukazu, czy nie wiem, Wietnamczycy? No ale musimy znać sami tę odpowiedź, prawda? Tak, no, i decydować o tym. Mm-hmm. To my wydajemy tutaj, że tak powiem, dokument. Tak. My decydujemy. Tak. Nawet w tym samym czasie, tak, jedna z ambasad, tu nie będę wskazywał nazwy państwa, tak, ale decydowała, że jak przyjeżdżają tutaj Ukraińcy, to oni konkretnie, oni chcą lekarzy, oni chcą takich, taki, ci dostają wizy i tutaj mogą w tym mieście mieszkać przez taką określoną liczbę czasu. I okej. Okay, no. Dlaczego nie mielibyśmy robić tego samego? Jesteśmy tutaj dokładnie u siebie, urządźmy ten pokój wedle własnego gustu. Dokładnie, bo to jest nasza umowa, tak? I ostatnim elementem, czyli jakby tutaj to jest inwestowanie w polską rodzinę szeroko pojętą, drugim to jest ta mądra, przemyślana i bezpieczna, tak, imigracja. No i ostatnim elementem to są właśnie te wyznaczniki zmian technologicznych, robotyzacja, automatyzacja. No musimy oddać część, tak między innymi siłach zbrojnych, na ten temat rozmawialiśmy,
że chcielibyśmy mieć oczywiście armię operacyjną, tą część dostatecznie dużą, żeby ona sama sobie stanowiła element odstraszania, z dużym komponentem rezerwowym, czy tutaj Wojsk Obrony Terytorialnej, ale pamiętając o tym, no, że musimy tych ludzi wyjąć z ekonomii. Jest taki moment na tej linii czasu, że premier naciska guzik i tych ludzi wyciąga z gospodarki, to widać w gazie. Tak? Jak w państwie, które też ma no niezłe PKB i ekonomię, jakie były koszty, kiedy wezwano rezerwistów do jednostek bojowych i ekonomia to momentalnie odczuła. No i ostatni element to jest właśnie ta kwestia automatyzacji, robotyzacji, gdzie jest to i obszar z jednej strony technologiczny, ale z drugiej również moralny, filozoficzny, tak? Czy chcemy, żeby sztuczna inteligencja podejmowała decyzję o wykonywaniu zadań kinetycznych, czy też nie. Także tych problemów jest co niemiara. To sama służba zasadnicza nie rozwiąże ich tak jednego dnia. Ale podkreślam, że trochę mam więcej czasu. Ostatnie miesiące służby też dużo jeździłem, rozmawiałem przede wszystkim z młodzieżą. Wydaje mi się, że trochę są niewysłuchani i trzeba uważnie się wsłuchiwać w ich język, w ich emocje. Nie z wszystkim się zgadzać, ale wysłuchać trzeba. Jest masa pozytywnej energii. Ludzie są troszeczkę przebodźcowani tym niebezpieczeństwem, które jest komunikowane w mediach. Wszystko jest dzisiaj niebezpieczeństwem, ale też troszeczkę zmęczeni tą taką właśnie wewnętrzną polaryzacją i tą ilością energii, którą spędzamy na niepotrzebne rzeczy, a można byłoby to poświęcić właśnie napisaniu dobrej strategii. Mm-hmm. A no może to przyniosłoby jakiś pozytywny efekt, gdyby więcej ludzi miało okazję złożyć jednak tą przysięgę. Jak to zrobić, żeby gdzieś ten efekt psychologiczny się pojawił, to poczucie odpowiedzialności za państwo, to przysięganie, z którego nie da się zwolnić. Mm-hmm. Jak to zrobić, żeby ten efekt psychologiczny był, ale jednocześnie, żeby to nie była właśnie jakaś taka zasadnicza służba wojskowa? Czy skrojone na miarę czasu, więc ja widzę to, jeden z przykładów oczywiście jest z tego cały zestaw, ale gdybyśmy dzisiaj sparametryzowali, że potrzebny nam jest żołnierz minimum na 2-3 miesiące, tak? Takiej podstawowej służby, żebyśmy mogli powiedzieć, że faktycznie, nawet ten efekt moralny, że ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgam. Otóż to. Albo tak jak mówią oficerowie w czasie swojego przyrzeczenia, i nigdy ci nie zawiodę ojczyzno. Zawsze przyjeżdżałem w przeddzień promocji i miałem z kandydatami na oficerów następnego dnia jeszcze pod krążymi takie spotkanie, takie żołnierskie. Wypraszałem wszystkich tutaj generałów, pułkowników i zostawałem tylko z nimi i tam mieliśmy, oczywiście umowa jest taka, że ta rozmowa zostaje między nami, więc nie będę zdradzał tutaj treści, ale rozważaliśmy kwestie konstytucyjne, preambuły, no, mówiliśmy o kodeksie honorowym, mówiliśmy o przysiędze i o przyrzeczeniu właśnie tutaj, także ślubowanie oficerskim i to było to słynne sformułowanie i nigdy ci nie zawiodę ojczyzną i myślę, że im zostawało w głowach. Więc myślę, że dzisiaj gdybyśmy przykładowo, tak, no nie chciałbym tutaj jakby już tak strasznie precyzyjnie mówić o tych ramach czasowych, ale bierzemy na 2-3 miesiące młodego studentka lub studenta lub młodą studentkę do służby wojskowej i dajemy alternatywę. Nie zmuszamy, tak, że nie wiem, czy to kwestie stypendiów, czy jakichś tam innych preferencji są dostępne dla tych, którzy poświęcają te wszystkie wakacje, tam 4-5 lat studiów i wakacje poświęcamy służbie. A jeżeli nie chcą, no to takich bonusów, takich, że tak powiem, jakichś elementów właśnie, czy to zwolnienia z podatków, czy jakichś dodatkowych kwestii finansowych chociażby, tak? Tak. No i myślę, że wtedy nie jedna mama, nie jeden tata wezwałby tego swojego synka i powiedział, słuchaj, no fajnie jest, że ty tam sobie studiujesz, ale no byłoby miło, gdybyś odciążył nasz budżet domowy. I przecież nic się nie stanie, jak młody człowiek spędzi 2-3 miesiące tutaj w siłach zbrojnych, nabędzie tych kompetencji, tak? Więc raczej na zasadzie pozytywnej motywacji. To nie może być tak, że my dzisiaj o wszystko pytamy, czy ewentualnie byliby uprzejmi tutaj obronić ojczyzny. Ale z drugiej strony to nie możemy też w XXI wieku, bo kiedyś, jak byłem, pamiętam, w Szwecji, rozmawiałem z szefem sztabu Szwecji, bardzo długi wieczór i on do mnie właśnie, Mikael, mówi, słuchaj, mówi, wiesz co, to my żeśmy trochę schrzanili ten świat. Ja mówię, ale o co ci chodzi? On mówi, no, nasze pokolenie przyniosło te Twittery, Facebooki, Amazony, tamtą sieć, a teraz się trochę przyczepiamy do tej młodzieży, że ona taka jest, tak?
No tak się mocno zastanowiłem nad tym, czy przypadkiem nie ma racji. Więc dzisiaj raczej bym poszukiwał takiej platformy komunikacji między młodzieżą, która z jednej strony, no każdy tutaj, kto był studentem, to wie, że to jest dobry czas w życiu, ale też żeby pokazywać, że jednak jest państwo, jest umowa, jest konstytucja, są obowiązki, są pewne pozytywne jakby aspekty, że można zyskać na tym, że się taką decyzję podejmuje w różny sposób, a to już, ile to będzie miało czasu, jaka będzie forma tej rekompensaty czy tych bonusów, to jest zupełnie wtórna rzecz, ale żeby jakby na zasadzie takiej soft powerowej tych ludzi młodych przyciągać, proponować. Ja często mówię tak, słuchajcie, nie pytaliście młodzieży, nawet nie wiecie, może by się okazało, że oni by niczego nie chcieli, tylko po prostu chcieliby spędzić ten czas w armii. Może tak jest, nikt nie robił takich badań. Tak, może jakaś szkoda albo... Moje kontakty z młodzieżą wskazują na to, że oni naprawdę nie czekają na to, że ktoś im nagle podwyższy stypendium, tylko chcieliby wziąć udział w czymś ważnym, w czymś potrzebnym, w czymś mądrym, w czymś dobrym. I to byłoby państwo twórcze, a jeżeli by się okazało, że oprócz tego dostają jeszcze jakieś tutaj profity, to okej. Okay. Także tak bym widział rozwiązanie tych problemów, a niekoniecznie na zasadzie kinetycznej tutaj wkładania wszystkich w kamasze i wysłania do wojska. Ale coś dobrego się dzieje w polskim społeczeństwie. Mogłoby się tak nawiasem okazać, że więcej pan się zgłasza niż panów, dopiero byłby ciekawy. Tak, powiem, ciekawe. Czy to panu przeszkadza, czy może pana to cieszy, że my gdzieś, no na przykład w przestrzeni mediów społecznościowych, choć nie tylko, bo pewnie takie rzeczy można usłyszeć gdzieś w tramwaju, czy w kolejce do sklepu, zaczynamy mówić o sprawach, no właśnie mówiąc szeroko, związanych z bezpieczeństwem. To jest taki temat, który przez lata nie funkcjonował. Każdy Polak ma tutaj tak. Prawda? Absolutnie każdy. Tak. Ale teraz to się jeszcze jakoś poszerza i pogłębia, nawet trochę profesjonalizuje, choćby na tym Twitterze, na którym jestem tak mocno zanurzony z wszystkimi tego minusami, ale gdzieś zaczynamy analizować, zaczynamy pojawia się jakaś myśl geopolityczna, no jakieś takie zainteresowanie. Coś jest taki renesansik. No, jest taki nerw, prawda? Taka namiętność jakaś. To dobrze, czy to źle? Czy to dobrze, bo dyskutujemy i zastanawiamy się nad ważnymi sprawami, czy to źle, bo jednak to są takie sprawy, które wolałyby ciszę, trochę niepotrzebnego zamętu i szmeru wprowadzają. Powiem panu, że w znakomitej większości dobrze, że Polacy się tym interesują. I to jest też sygnał do naszych przywódców, że naprawdę chcielibyśmy wiedzieć, jak wizyta premiera tutaj w Indii, tak? To nie jest tak, że my nie wiemy, gdzie Indie są na mapie. Coraz częściej zaczynamy się zastanawiać, jakie są relacje, dlaczego Indie przyjmują, tak, są przyjmowani na Kremlu i wygląda to tak, a za chwilę jadą na Ukrainę. Polacy wiedzą, gdzie jest Tajwan. Tak? I mało tego, codziennie jak idziemy kupić nowy samochód, to my wiemy, że jak jest długi czas oczekiwania, to dlatego, że nie ma tam tych mikroprocesorów, bo one są produkowane w znakomitej większości na Tajwanie. Więc jeszcze raz wrócę do tej refleksji historycznej, że wtedy nie było takiej możliwości. Polska była bardzo wsobna, bo musieliśmy przetrwać jako nuklearna rodzina. Tak? To nie było dyskusji na temat, jaka jest polityka, nie wiem, Austro-Węgier czy tam carskiej Rosji. Potem mieliśmy tą chwilę, gdzie musieliśmy się nacieszyć wolnością i skleić, jak ja to brzydko czasami nazywam, taśmą klejącą, musieliśmy to państwo skleić z trzech części, tak, i na jakieś tutaj trytytki, bo to nie było czasu, żeby zrobić coś trwałego. Potem mieliśmy czasy PRL-u, które nie dawały nam tej szansy. I transformacji, gdzie spędziliśmy, moim zdaniem, dobrze te 35 lat, tak, żeśmy naprawdę zrobili progres ekonomiczny. Zebraliśmy materię, a teraz potrzebujemy myśli. I to, że ta dyskusja się toczy, ona ma różne formy, czasami podgląda mnie za często. Ona jest też doskonałym takim studium psychologicznym Polaków, tak, czego się obawiamy. Z jednej strony nie, nic się nie uda w ogóle, to bez Amerykanów, bez Unii Europejskiej. Z drugiej strony nie, tam wszyscy mają już prawie pióra husarskie przypięte, już tam chcą rewizji granic i Polska Jagiellońska, więc jest tam masa emocji. Ale teraz pytanie właśnie, kto powinien porządkować ten stan spraw? Czy państwo, czy szkoła, czy kościół, czy rodzina, tak? Czy właśnie zostawmy to jako free play i niech się to po prostu w tym internecie gotuje tutaj? No ja zauważam jedno, nawet nie wiem, czy użyć takiego się niebezpieczne, tak? ale takie zjawisko, gdzie młodzi ludzie dzisiaj zakontestowali kompletnie instytucje jako takie. I teraz profesor, który ma ogromny dorobek naukowy, przychodzi i jeżeli on nie jest atrakcyjny, nie jest sexy, to właściwie nikt go nie chce słuchać. I on może zrobić wykład dla 40 studentów, z czego połowa śpi, bo akurat były urodziny czyjeś tam. A w tym samym czasie człowiek nieprzygotowany, bez formalnej legitymacji, żeby komunikować swoje poglądy,
ma miliony ludzi, którzy go tam, że tak powiem, obserwują i słuchają uważnie. Często tam jest wiele mądrych ludzi też, nie dajmy się tutaj też zwariować, ale niektórzy z nich nie mają tego kontekstu instytucjonalnego. Tak, nie można mówić o siłach zbrojnych, jak się nie rozumie systemu prawnego. To jest fajnie, nawet brzmi czasami, tak? Ale jeżeli nie rozumiesz konstytucji, nie rozumiesz ustaw, to jest tylko fajna opowieść, nawet atrakcyjna, ale wyjęta kompletnie z kontekstu. I dzisiaj ta młodzież mówi, nie wiem, kogo mam słuchać. Czy właśnie profesorów, czy instytucji, uczelni, którzy mają formalną, instytucjonalną tak wiedzę, a między tymi, którzy są atrakcyjni, czasami kontrowersyjni, czasami tam wulgarni na przykład. Tak? Więc to jest to zjawisko, gdzie nikt się nie poczuwa do odpowiedzialności, żeby zarządzić tą przestrzenią. Ani państwo, ani rodzina, ani instytucje, uczelnie, nie wiem, kościół to też wymieniam, bo jest niezwykle istotną jakby częścią życia społecznego. Więc wydaje mi się, że tu się zgodzę z profesorem Zybertowiczem, że czasami takie mocne naciśnięcie na sprzęgło i spowolnienie jest potrzebne. Także 3 kilometry, rower, czasami trochę tlenu i wody, płynów, tak jest potrzebne. Ale zauważam to, że rozmawiamy, bo czujemy taką potrzebę i to jest dobre zjawisko. No, panie generale, kiedy startował Kanał Zero, to pan był przedstawiany jako największa gwiazda. No zapowiedź pańskiego udziału w tym projekcie. Jest ciekawe, bo ja widziałem to z innej strony akurat. Okej, okay, no ale to ktoś w rodzaju celebryty, znaczy taki najmocniejszy, najjaśniejszy punkt. No, chcemy słuchać takich ludzi, no, chcemy, żeby ktoś nam o tym opowiadał, ale umówmy się szczerze, też potrafimy docenić kompetencje. Tak? Pozwolę sobie tutaj podzielić się refleksją ze swojej strony, jak to wyglądało. Więc faktycznie z boku patrząc, mogło tak wyglądać, że to kończę służbę i tam zaczynam współpracę z Krzysztofem Stanowskim. Prawda była taka, że to było dużo, dużo wcześniej, bo decyzję podjąłem 3 miesiące wcześniej, więc ja miałem 3 miesiące na różne tam rozważania. I nie miałem absolutnie takiego pomysłu. Nie najlepiej nawet do dzisiaj się czuję tutaj. Może to dobrze wygląda, ale to nie jest mój świat, to moje DNA. Ja jestem jednak człowiekiem organizacji hierarchicznej. Rozkazy wojskowe są krótkie, zwięzłe, wykonuje się je zgodnie z treścią, a czasami można również wykonać polecenie przez znak podany tam pistoletem sygnałowym czy chorągiewką. Tak, tak już upraszczam troszeczkę żartem, ale ten świat mediów jest zupełnie obcym dla mnie środowiskiem. I osobą, która mnie głęboko namawiała na to, oczywiście jest mój skrzydłowy z programu, czyli Sławek Dębski, do niedawna dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, który wjechał mi trochę na ambicje właśnie, o których pan mówi, czyli mówi, słuchaj, no trzeba trochę tłumaczyć, oddaj tą wiedzę. Masz niemało, 36 lat służby, na wszystkich stanowiskach, na wszystkich operacjach zagranicznych, w kraju i za granicą, i w pokoju, i w walce, tak, i na poziomie też tego styku z polityką. No i tak uruchamiał we mnie to poczucie takie, ja mówię, wkurzasz mnie, bo po prostu wiesz doskonale, że to są dla mnie rzeczy wrażliwe. Ale nie byłem przekonany. I potem jak zobaczyłem, żeby punktem odniesienia Kanału Zero, który nie istniał wtedy jeszcze, ja nie wiedziałem, jak to będzie wyglądać, był kanał sportowy. Ja nie interesuję się specjalnie sportem, poza Formułą 1. Jestem tutaj fanem Ferrari od lat. I mówię, nie mój anturaż w ogóle. Nie, to jakoś to chyba nie będzie się tutaj razem spinać. I Sławek mi namówił na kawę z Krzysztofem Stanowskim. Pojechałem i on przedstawił mi kompletnie inny podejście do mediów. To muszę przyznać szczerze, że ty mnie tutaj mocno ujął, że ja to wiedziałem, ale nie miałem tego systematyzowanego, że dzisiaj właśnie ten świat telewizji, że widzimy to, co akurat leci tam na ekranie versus to, że świat się zmienia i przełapałem się na tym, że przecież ja tak tego słucham. Ja lubię podcasty, lubiłem, tak, teraz mogę sobie pozwolić na więcej, 30-minutowe, bo tyle jechałem samochodem do służby, że też sobie zostawiam coś tam do oglądnięcia, na jakiś film na YouTubie, że czytam też, nie wiem, podcasty mam ulubione, czytam różnych ekspertów z różnych dziedzin i niekoniecznie oglądam telewizję. A jak oglądam telewizję, to używam jako Smart TV, czyli oglądam na YouTubie, tak, na ekranie. Więc to mnie trochę zaskoczyło, a podstawowym punktem zaczepienia tutaj z Krzysztofem było to, że on powiedział, że absolutnie jest to nasz program, my decydujemy, jak to jest długie, jaki jest temat, kogo zapraszamy i tak dalej. Więc ja mu na początku nie uwierzyłem. Mówię, nie, to jest niemożliwe, żeby powstało jakieś w ogóle medium, które do nikogo nie należy.
No i do dzisiaj tak mieliśmy tutaj ponad 30 odcinków, więc faktycznie tak jest. Internet daje tę swobodę. Tak, daje tę swobodę i nie ma tych ograniczeń czasowych. Tutaj dydaskalia są fenomenalnym też przykładem. Ludzie sobie to dzielą na części. Jedni to, nie wiem, słuchają w czasie biegania, drudzy tam w pracy, inni tam sobie oglądają na telewizorze, inni nas przyspieszeniem. Jeden z młodych ludzi ostatnio mi powiedział, że nawet na basenie, bo są takie słuchawki specjalne, że można tam pływając, co jest w ogóle dla mnie zjawiskiem nieznanym. No i wejście w interakcję też, co przyznam szczerze, było naprawdę dla mnie trudne, tak? To ten świat mediów. Okazało się, że jest potężne zapotrzebowanie. Nie tylko to, które jest wyrażane w komentarzach, ale to też się tutaj podzielę za chwilę pewną tajemnicą, ale też w bezpośrednich spotkaniach. Kiedy rozmawialiśmy z ludźmi, okazało się, że zupełnie inaczej nas odbierają, że nawet jak Krzysztof Stanowski był właśnie zaskoczony, bo ja powiedziałem, że tutaj co tydzień meldunek sytuacyjny, kto ogląda nas analizy, bo ja do tego podchodzę jak do walki, tak? DNA wojskowe mi się włącza, no i mi przysłał mi te dane, kto, kiedy, dlaczego nas ogląda. Ja to czytałem i on mówi, nie, ale to kompletnie nie rozumiesz, o co tutaj chodzi. To co innego, inne są prawa, które zarządzają tą sferą. I też się uczyłem, to było bardzo ciekawe. Natomiast w pierwszej kolejności umówiłem się ze Sławkiem, nie wiem, czy nie narażę teraz moim widzom, tak, ale powiedziałem, słuchaj, nie czytam komentarzy. Po prostu chcę zobaczyć, co się będzie działo, dlatego że te komentarze to jest tam 5% tej ilości odtworzeń, tak? Więc na podstawie 5% nie chciałbym sobie wytwarzać obrazu tego programu. Powiem panu szczerze, co świat jest w stanie uczynić, żebym ja to wiedział, to jest niebywa. To się nadaje na osobne w ogóle badanie. I tą przez kilka miesięcy Sławek się tym zajmował. Jak gdyby to globalizował te pytania wszystkie. Potem stwierdziłem, ok, to skoro jestem w tym świecie, to jakoś tam to rzucę okiem, chociaż rzadko to czynię, jakoś nie wpływa to na mnie tak, że nie wiem, 2-3 komentarze. Generalnie są bardzo pozytywne. Zaskoczony byłem dojrzałością tych pytań czy obserwacji. Zaskoczony byłem, jak dużo kobiet nas ogląda, co wydawało mi się w ogóle niemożliwe, że kwestie geostrategii tak interesuje kobiety. Więc młodzi ludzie też, bo średnia mamy bardzo dużą przedział tych młodych ludzi, którzy się tym interesują, więc jakby jest to ciekawe zjawisko dla mnie poznawcze, ale niełatwe, tak? To przyznam się szczerze, to nie, może to dobrze wygląda, ale nie jest to takie naturalne, łatwe dla mnie. No i potem pomyślałem sobie, że faktycznie, że i Sławek, który ma fantastyczne doświadczenie w dyplomacji, tak, brał udział w wielu wydarzeniach ważnych, doradzał prezydentom, premierom. Ogromny też dorobek naukowy, książki napisane i też masa ludzi, których znamy. I to powoduje, że ta nasza kombinacja, bośmy się tak trochę umówili, że on będzie kwestie polityczne, dyplomacja, jak kwestie wojskowe, nieraz się tam wymieniamy. No i jest audytorium, wąska grupa, taka ustabilizowała się, która nas tutaj ogląda, komentuje. No a teraz jestem poddawany tym wszystkim prawidłom tak popularności. Często się zdarza, że gdzieś tam jadąc na rowerze, tam ktoś mnie to zaczepia. Zawsze pozytywnie i tutaj serdecznie dziękuję wszystkim, którzy mają tą odwagę. Tendencja jest taka, że młodsi ludzie mają mniej oporów i podchodzą, wyrażają swoje opinie, emocje. Starsi tam się w sklepie nieraz uśmiechają, ale jest to dobre i nie widzę w tym jakichś takich, nie wiem, negatywnych elementów, dopóki spełnia to tą funkcję edukacyjną, wyjaśniającą, bo to tak, jak powiem, że edukuję społeczeństwo, to byłoby to takie troszeczkę arogancją z mojej strony. Raczej wyjaśniam. Mm-hmm. I tutaj się zgodzę, panie Patrycjuszu, z fenomenalnym tutaj psychologiem Jungiem, który właśnie ostatnio mi zainspirował. Tym już są dwa obszary w obserwacji do rzeczywistości. Jeden to jest rozumienie, a drugi to jest ocena. I to ten świat, w którym przede wszystkim pan bierze udział, jest doskonałym przykładem na to. Żeby wyjaśnić problem, potrzebujemy 2 godziny, nie 5 minut, 2 godziny. Musimy przeczytać jeszcze 3 książki. Musimy porozmawiać, wysłuchać opinii, z którymi się nie zgadzamy. Musimy to poddać jakiejś próbie, jakimś eksperymentom, doświadczeniom. Tak? To rozumienie trwa. My nie chcemy. My chcemy tak jak w aplikacji. Płacę, żądam, naciskam i szybko tutaj kurier niech mi to przywiezie i mnie zabawi. Więc rozumienie świata, dzisiaj żeśmy wszystkie wątki poruszyli. Bardzo mało było o czołgach. Pewnie tutaj widzowie, którzy mnie kojarzą z czarnym beretem, będą rozczarowani. Pokazuje, że to rozumienie tego świata złożonego nie jest rzeczą łatwą. Jest czasochłonną, wymaga tutaj poświęcenia, czasami
rezygnacji z jakichś innych miłych rzeczy, na które moglibyśmy poświęcić czas. A druga strona jest łatwa. Oceniam, tak? Siedzę sobie tutaj ukryty w anonimowości, tak, nie, mądry, głupi, nie zgadzam się, brzydki tam w ogóle, ale tam go rozjechał, chcemy krwi rzeźni tutaj, tak? Niech pan teraz powie, jak to jest i najlepiej w 3 minuty mi wytłumaczy, a ja nie mam czasu, bo akurat lecę tutaj na siłownię i chciałbym, żeby mnie ktoś zabawił. Więc jeżeli tutaj widzowie Didaskali, a tu jest wymagające bardzo środowisko, bo jak ktoś naprawdę słucha tych opowieści godzinnych czy dwugodzinnych, to naprawdę jest pełen szacunek mu i tutaj się nisko kłaniam i doceniam, pochwalam. To między tym rozumieniem a tą oceną, ta granica, to jest właśnie odpowiedź na to pytanie, kim dzisiaj jesteśmy. Tak, ale potrzeba ludzi, którzy, bo to też jest często opowieść o kontekście, prawda? No właśnie didaskalia, no próba didaskalia, dokładnie. Tego jakby znamy nurt, główny nurt wydarzeń, ten główny akt dramatu, ale dobrze jest poznać, jak go czytać, ten Jupiter, ten snop światła, który naświetli te pewne rzeczy. No mam wrażenie, że mamy podobne refleksje. Ja często powtarzam, że odbiorcy mediów są w Polsce mądrzejsi niż się wielu twórcom mediów wydaje. Państwo, prawda? Tak. Że państwo są gotowi do tego, żeby słuchać, zadają te pytania i rzeczywiście są gotowi, żeby słuchać no, niełatwych odpowiedzi na nieoczywiste tematy. No, to jakby, i to jest dla wielu zaskakujące, że... Świetnym przykładem jest tu odcinek właśnie z Danielem Śligowskim, który opowiada o Ukrainie, opowiada o sprawach trudnych, wrażliwych, o takich mało optymistycznych, tak? Ale to jest kawał, jak ja to nazywam, samosuche. Tak, że człowiek, ogromny ekspert, ogromnej wiedzy, też uczestnik wielu grup dyskusyjnych, międzynarodowych, też zaangażowany w sprawy rozumienia tak kwestii ukraińskiej. I no, ale trzeba poświęcić te 2 godziny. Tak? To nie będzie podcast, który przez 10 minut dowiemy się. I to jest taka iluzja, ja nazywam to iluzją wiedzy, że oglądnięcie na YouTubie skrótu pana Tadeusza przez 5 minut nie jest równoznaczne z przeczytaniem pana Tadeusza powoli, spokojnie, wróceniem do niektórych części i zapoznanie się z tym rytmem, tak, z językiem, z atmosferą, z tym wszystkim, co się dzieje w głowie. I my dzisiaj niestety żyjemy na skróty, tu jeszcze raz wracam do profesora Zybertowicza i spowolnienia, że musimy się zastanowić w tej hipertrofii atrakcji, co jest dla nas ważne dzisiaj. Może faktycznie zrezygnujmy z tego TikToka, może, nie wiem, nie lećmy dzisiaj na jakieś zupełnie niepotrzebne spotkanie z kimś niewartościowym, włączmy dobry program. Tutaj posłuchajmy, co w didaskaliach mówią eksperci. Słuchają tutaj naprawdę bardzo wielu i uważam, że to jest dobre miejsce. I wtedy będzie to dobrze spożytkowany czas, chociaż, tak jak mówię, czasami jest to godzina czy dwie. Tak, no ale świat nie jest 10-minutowy. No, sprawy nie są krótkie, sprawy nie są łatwe, prawda? To nie jest tak, że my możemy rzeczywiście jakąś instant receptę szybciutko napisać, bo taki nie jest świat. Znaczy, jeżeli ktoś taką napisze, to trochę chyba spłyca, trochę nas próbuje oszukać. No, sprawy się tak nie mają. No, ja często powtarzam, że dzisiaj w świecie takim zasobnym, tak, wiele obszarów, to bym nie chciał też no, jakby dotknąć, bo w ramach tej inkluzywności, tak, to rozłożenie zasobności, o której pan mówił, nie dotyczy wszystkich. Są tacy, którzy faktycznie żyją dobrze, ale nie wolno zapominać, że to jest nieproporcjonalne. Jest wielu takich, którzy nie mogą skorzystać z tych wszystkich dóbr. Więc tu trzeba zachować tą równowagę. Natomiast zauważyłem, że spośród wielu obszarów możemy dzisiaj, nie wiem, płytę zamówić, kupić coś na Allegro, jeszcze te bliki są wielkim zagrożeniem, tak? Klikam i za 5 minut, jest to ci potrzebne, nie jest, nie wiesz, ale kupisz. I prawie wszystko można kupić, ale jest jeden element, który według mnie jakby pokazuje jakby skalę czy klasę tutaj relacji. Mianowicie, jeżeli naprawdę chce ci coś podarować, to będzie czas. On jest dzisiaj najcenniejszy, tak? I jeżeli znajdujemy potrzebę, żeby usiąść na godzinę, dwie czy na trzy i porozmawiać i odłożyć wszystko inne, co jest nieistotne i porozmawiać z kimś ciekawym lub posłuchać czegoś, co uważamy za ciekawe, no to jest taki wyraz swoistego szacunku i dla adwersarza, jeśli z kimś rozmawiamy, ale też i dla kogoś, kogo słuchamy na przykład, nie? Także darujmy sobie trochę czasu na rzeczy ważne, a te inne zostawmy. Czy pan miałby ochotę i zechciał podzielić się podcastami, których słucha, książki, które są gdzieś... trochę, no bo... trochę niebezpieczne, ale powiem tak, jeśli chodzi o książkę, to jest to fenomenalne zjawisko, ponieważ właśnie ze Sławkiem Dębskim prowadzimy program, który się składa z takich części,
Zawsze mamy wyrzut sumienia, że te programy są za długie. Pierwsze to jest takie intro, opowiadamy troszeczkę, co tam się wydarzyło. Potem są trzy najważniejsze wydarzenia tego dnia. Okazuje się, że właśnie w tym biegu codziennym, raz na tydzień w poniedziałek, nasi widzowie sobie włączają i słyszą te trzy najważniejsze wydarzenia tygodnia z komentarzem, tak, z wyjaśnieniem, naszym punktem widzenia. Potem jest część główna, czyli ten temat. Na końcu mamy pytania, odpowiedzi, które wybieramy. Czasami odbieramy telefony, czasami odbieramy, znaczy niektóre ciekawe pytania wyciągamy i na nie odpowiadamy. I na końcu są książki. Byłem szczerze zadziwiony, że w ogóle, mówię, wiesz, no, to czytelnictwo dzisiaj spada. Okazuje się, że jest wielkie zainteresowanie i nawet tutaj poprosiliśmy taką młodą dziewczynę, Marysię, która to jest studentką tutaj akurat w Stanach Zjednoczonych, to jest globalizacja. Więc ona tutaj w ramach uprzejmości spisuje nam te lektury i co jakiś czas zrobimy aktualizację. I często się zdarza, że idziemy do programu i także wchodzę do biblioteki, do siebie rozglądam. To jeszcze nie jest największa biblioteka, którą bym chciał mieć, ale już jest kategorycznie duży problem z książkami. Wybieram coś tam i używam czasami takiego sformułowania. Tutaj pułkownik Andrzej Polak, fenomenalny, którego pozdrawiam zawsze, jak byłem u niego, ten to ma bibliotekę i on zawsze mówi, wiesz co, mam taki problem, żeby znaleźć szybciej kupię na Allegro niż w domu znajdę, więc ja jestem na tym etapie. I te książki polecamy, więc tutaj no 30 ponad odcinków, w każdym są 2, 3, 5 książek, tam można znaleźć. Już niezła bibliografia. To nie jest też, bo pyta pan mnie jakby prywatnie, tak? Więc to nie jest wszystko, co czytam. Tam są raczej zorientowane na strategię. Zdarza mi się przeczytać Dobroczyńskiego, tak, tańcząc, z polecenia tutaj Marty Niedźwieckiej i jego fenomenalnego podcastu, tak, jeden z podcastów, który słucham, to jest o Zmierzchu. I nie zawsze, ale to tak nie pasuje do programu, więc tam się nie dzielę. Czasami są to jakieś książki bardziej takie, nazwałbym to wrażliwe, więc żeby nie wzbudzać niepotrzebnych emocji, to specjalnie tego nie komunikuję. Raczej czytam książki już teraz takie, jakby to, jakiego to użyć słowa, prawdziwe, tak? Czyli nie słucham, wiem, że pan słucha audiobooków, więc tak. Nie odpowiada to do końca jakieś mojemu DNA, nie zostaje mi to w głowie. Książki w kodeksie, drukowane. Tak, muszę mieć taką hard copy. Próbowałem też, miałem taki okres na Kindlu, też jest kłopot dla mnie, że jednak ta fizyczność jest mi potrzebna. Ja dzielę książki na trzy grupy. Pierwsze to są takie zwykłe czytadła, które mi są potrzebne do informacji jakieś tam, więc sobie przeczytam książkę, bo coś jest mi tam potrzebne. Drugie to są książki do studiowania, no i te są makabrycznie pokreślone z odnośnikami, z zakładkami, do nich czasami wracam, ale są to książki takie, które mi są potrzebne też do zrobienia notatek różnego rodzaju innych tam projektów, programów, więc to są książki do studiowania. Między innymi w Kindle był ten problem, bo tam wprawdzie można to robić elektronicznie, ale to jakoś nie było naturalne. I trzeci rodzaj to są książki takie, których muszę przeczytać dwa razy, żebym zrozumiał, co autor miał na myśli. Mocno refleksyjne, które mnie no tak zmuszają do ciężkie są, nie takie bez tutaj środków przeciwbólowych nie da się tego przeczytać, ale rzadko je wybieram, ale zdarza się, tak? Więc jest tego dużo. Dzisiaj tak naprawdę jest to no nadmiar bardziej niż niedosyt. Nie ukrywam, że tak podsłuchuję oczywiście dydaskaliów, jak mam taką możliwość. Słucham Igora Jankę w jego programach, ale też ma taką fajną formę, że po prostu ma ten 10-minutowy poranny przegląd, więc jak robię kawę, to sobie to odsłucham, zanim jeszcze zacznę dzień. Z naszych ekspertów, nie wiem, lubię posłuchać też Krzysztofa Wojczala, którego analizy są takie poukładane, ale nie z wszystkim się zgadzam, ale jest tam jakiś pomysł na to wszystko. Krzysztof Wojczal, pierwszy gość programu Didaskalia, on mi się przypomniał, kiedy pan mówił o tym okienku, kiedy Rosja zdecydowała się na atak właśnie ze względu na to, że ludzie przestaną jeździć samochodami, a my jesteśmy tylko stacją, mówię tutaj metaforycznie, stacją benzynową Europy. To właśnie Krzysztof Wojczal o tym kilka lat wcześniej pisał, przewidując, tak, że się pojawi takie okienko, kiedy to się Rosjanom będzie opłacało. Dokładnie, tu polityka Insight, wielu też ciekawych gości. Słucham, nie wiem, czasami czegoś zupełnie innego, tak jak tutaj właśnie pani Marty, czy nie wiem, K2. Dużo też anglojęzycznych, mam takich swoich ulubionych gdzieś tam podcastów, które słucham, uważam, że warto. No a czasami jest tak, że po prostu algorytm podpowie, tak, właśnie to ciągle się zastanawiam, czy jak widzę wyświetlone, to dlatego, że
że to takie mądre, czy dlatego, że to tak, tak wielu ludzi to otworzyło, czy też z innych powodów zostawiłem gdzieś cyfrowe ślady i to, to wielokrotnie zauważałem, że ta, ta wolność nasza no jest mocno ograniczona. Mhm. Ale nie wierzę, że nikt panu nie zaproponował jakiejś książki, by ją napisać. Powiem panu tak, że jeszcze ta myśl we mnie nie dojrzała. Kiedyś miało miejsce taka ciekawa historia z zupełnym zbieg okoliczności, ponieważ otrzymałem książkę od mojego dowódcy wojennego. To jest jedna z ważniejszych książek w mojej kolekcji, pana generała Jeffa Schlossera, mój pierwszy dowódca. Znałem go tylko z tej strony bardzo takiej wojskowej, kiedy był dowódcą dywizji. Trochę tam jakieś rzeczy słyszałem, ale no nie było czasu w czasie działań bojowych, tak żeby się tam jakimś czymś życiorysami zajmować. I potem miała miejsce niesamowita historia, absolutnie niesamowita i tu się chętnie z nią podzielę. Jeden z amerykańskich oficerów, generałów powiedział mi, słuchaj, Jeff napisał książkę i tak dalej. I jak chcesz, to ja to ci to tam załatwię w PDF-ie i tak dalej. Na co ja powiedziałem, no chyba oszalałeś, chłopie. Jak w PDF-ie? Ja nie czytam po pierwsze książek w PDF-ie, a po drugie to chcę tą książkę z autografem tutaj. Jak kończyliśmy służbę, to on był dwugwiazdkowym generałem, ja byłem pułkownikiem, byłem jego podwładnym. Więc minęły 2-3 tygodnie, przychodzę do sztabu, patrzę, jest paczka, jest książka. Jest książka Marathon War, to jest książka taka biograficzna, z piękną dedykacją. Ja zawsze mówię, że dla żołnierza przeczytać dedykację wojennego przełożonego dowódcy, to można już naprawdę spokojnie kończyć służbę. I tą książkę sobie położyłem u siebie i tak pomyślałem, że znajdę sobie przestrzeń, żeby ją przeczytać, bo to taka właśnie książka specjalna. Taka ani do studiowania, pewnie niełatwa, bo tam trochę było rzeczy emocjonalnych, ale niezwykłe czytadło. I tak z rządzeniem losu okazało się, że akurat mój dowódca Jeff przyjeżdżał do Polski, miał tam sprawy jakieś, już jest w cywilu. No i chciał, tam napisał mi maila, żeby się spotkać, mamy kontakt mailowy. I pomyślałem, okej. Okay. No i mówię, to usiądę, przeczytam tą książkę. Po przeczytaniu, nie wiem, 20-30 stron mnie to zamroziło, tak? Bo to nagle cofnąłem się o 10 lat do tyłu, ponad. Nagle się okazuje, że poznaję człowieka, który był moim dowódcą, a nie wiedziałem, co to za kaliber dżentelmena, tak? Czy człowiek, który latał w eskadrze 160, to jest ta, która poleciała po Osama Bin Ladena. Świetne języki, bardzo dramatyczny przebieg działań, kiedy zginęli mu żołnierze w fatalnych warunkach. Dlatego on jak przyjeżdżał do mnie, to był taki nerwowy zawsze, bezpieczeństwo, żeby agregaty tutaj były i tak dalej, tak, bo on miał tam taki uraz tych małych bask ogniowych, które były podatne na ataki. Poznałem człowieka z zupełnie innej strony i pomyślałem sobie, czekaj, ja cię tutaj teraz załatwię. I zaprosiłem kilku oficerów moich, którzy byli moimi podwładnymi wtedy w tym legendarnej grupie bojowej Task Force White Eagle, nazywaliśmy się Biały Orzeł. On zawsze mówił, że nie jest w stanie wymienić mojego nazwiska po angielsku, więc miałem wszędzie tam w dowództwie nazywany mnie White Eagle 6, bo to mój call sign, mój kryptonim radiowy, Biały Orzeł 6. No i zaprosiłem tych oficerów. Oni są już dzisiaj generałami, tak, wtedy byli młodymi oficerami, pułkownikami są. I wchodzi Jeff do sztabu i nagle zamroził się, bo nie był gotowy na taką sytuację. A mało tego, miał dylemat, bo ja byłem czterogwiazdkowym generałem, a on był dwugwiazdkowym, więc nie wiedział, czy powiedzieć do mnie cześć, Raymond, czy panie generale. Więc ja tak zupełnie nieregulaminowo, czy jak gdyby no, zaskakując go, zachowałem się tak jak wtedy w Afganistanie, czyli moje panie generale, dowódca legendarnego Task Force White Eagle przedstawia oficerów tutaj do powitania. Bardzo emocjonalne, bardzo sympatyczne spotkanie. Potem jeszcze usiedliśmy sobie na kawie. Wiem, że są prowadzone prace, żeby ta książka wyszła po polsku. Byłoby to miło, bo to też pokazuje, jak Amerykanie widzieli naszą udział w Afganistanie. Była wizyta pana prezydenta Kaczyńskiego wtedy, dokładnie kiedy byłem na wojnie. Więc tą książkę sobie położyłem, pomyślałem sobie, czy ja jestem w ogóle gotowy na to, żeby coś takiego napisać. Chyba nie. I potem zupełnie przypadkowo mój serdeczny kolega tutaj wojenny, zresztą też znamy się, Marcin Szymański, napisał również książkę na temat batalionowej grupy bojowej, którą dowodził. I te książki razem jakimś cudem na półce się znalazły obok siebie. Ja zrobiłem zdjęcie, wysłałem do Marcina i mówię, że to nie może być przypadek, że jakimś zrządzeniem losu te książki się tutaj przy tych przekładaniach znalazły. I on do mnie mówi sobie, brakuje jeszcze jednej, nie? Tam po środku jest dywizja, batalion, jeszcze ta brygadowa. Więc ja mówię, że na razie nie mam nic takiego mądrego do powiedzenia, żeby to przelać na książkę.
Nie wiem, czy by to miała być książka o wspomnieniach wojennych, które na pewno byłyby ciekawe, ale jednak ja od czasu Afganistanu robiłem różne inne ważne rzeczy. Czy tak jak fenomenalna książka Jamesa Mattisa, Calls and Chaos, która pokazuje całe przywództwo właśnie od czasów, kiedy tam był krnąbrnym młodym człowiekiem, który trafił gdzieś tam do więzienia, aż został tutaj sekretarzem obrony u prezydenta Trumpa. Trudno powiedzieć, może jak dojrzeje ta myśl, to kiedyś się tym podzielę, bo na pewno byłoby co napisać przez te 36 lat życia. Natomiast dzisiaj czytam innych mądrych i dobrych i zobaczymy. Jak będzie książka, to dam znać. To się umówimy na kolejne spotkanie, mam nadzieję. Na kolejne spotkanie. Dzisiaj wolny człowiek, szczęśliwy, spokojny, bo emerytura, choć jak pan powiedział słusznie w rezerwie, jest czas na rower, czas na programy, czas na lektury. Taki dobry moment w życiu chyba. No pewnie tak. Wszystko ma swój początek, wszystko ma swój koniec. Staram się jakoś trzymać balans, żeby się tak kompletnie nie wyłączyć, nie siedzieć w domu, więc tak jak mówię, oddaję to Sławkowi, że to był jego pomysł i całkiem sprytny, jakoś wyczuł to, że faktycznie ten kanał Ground Zero, ten nasz program będzie dobrym miejscem. Oddaję też tutaj Krzysztofowi Stanowskiemu ogrom jego pasji i zmiany, gdyby tej geometrii naszych mediów. Bardzo ciekawie to robi. Troszeczkę mam też czasu na te rzeczy, na które wcześniej nie było, czyli dużo czytam. Ja w ogóle dużo czytam, a teraz to już niespomiernie dużo. No i staram się też właśnie, żeby nabierać takiego dystansu, nie ulegać tej ocenie. Także jak pan wie, w naszych programach nie ma jakiejś tam atrybucji politycznej i tam jakiejś szarpaniny czy komentowania tej bieżących wydarzeń, które żyją 24 godziny. Więc na pewno taka refleksja jest potrzebna. A co tam będzie dalej, bo tak widzę, krąży pan wokół tematu, to pewnie coś jest zapisane w notatniku generała, a co tam jest, to zobaczymy. Tak, krążę, bo wie pan, byłoby szkoda, gdyby nie było nic. Dlatego, że szkoda nam ludzi, którzy mają doświadczenie, kompetencje, wiedzę, ugruntowaną myśl, mają czas na refleksję. I szkoda, żeby nic nie robili. Doceniam pana niezwykle wysublimowane manewry. Co do przyszłości, ja ostatnio umówiłem się na kawę z profesorem Andrzejem Lederem, którego książki niezwykle cenię, bardzo ciekawe. I rozmawialiśmy sobie na temat właśnie tego, jak on ocenia w tych metaprocesach, co takiego się w kraju dzieje, że to się różne uruchomiły takie energie. Więc ja mam raczej, jakby to powiedzieć tak, wracając do Junga, bardziej bym był w stronę tego rozumienia, co tak, jakie prawidła rządzą tymi procesami, żeby je zrozumieć i dobrze się do nich ustosunkować, niż do tej ocenności naszego życia, tak, że tak, nie, już tam biegnę, lecę i tak dalej. Jest to świetne, bycie oficerem, bycie żołnierzem to jest świetna profesja i polecam głęboko wszystkim. Nie jest łatwa i na pewno, jak pamiętam, w ostatnim tygodniu już pomyślałem sobie, że będę musiał zrobić już tę ostatnią zbiórkę i napisać sobie parę punktów. Raczej nie korzystam z kartki, no ale to pomyślałem sobie, że uporządkuję pewne myśli i wtedy sobie na kartce napisałem najważniejsze wydarzenia w mojej służbie, czyli podzieliłem moją służbę na takie ważne, jakieś tam spektakularne elementy i zdziwiłem się, że tego tyle jest od 91 roku, a właściwie od 87, jak zacząłem studia Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu. I potem do każdego z tych elementów dopisałem ludzi, którym zawdzięczam to, że jestem dzisiaj tu, gdzie jestem. I popatrzyłem na tą kartkę, mówię: Andrzejczak, no przecież ty nie możesz przemywać 3 godziny. I było wielkim, wielkim wyzwaniem dla mnie, żeby oddać tym wszystkim wspaniałym ludziom i przełożonym, który miałem fenomenalnych, i podwładnych moich na różnych szczeblach, i kolegów, i ludzi spoza armii, którzy też mnie motywowali, wspierali tutaj. I żeby jakoś oddać to wszystko, także głęboko zachęcam dla wszystkich tych, którzy jeszcze nie podjęli decyzji o swojej przyszłości, że służba w armii, czy to w takich bardziej heavy metal, czyli w wojskach pancernych, czy tak jak tutaj Karol Molenda, pan generał, opowiadał też wspaniale o swoich cyberwojownikach, to jest to świetne miejsce, żeby poznać niezwykłych ludzi, brać udział w niezwykłych wydarzeniach, robi rzeczy ważne, potrzebne, czasami niebezpieczne, ale też jest masa kosztów z tym związana, takich rodzinnych, prywatnych, tam wysiłku, poświęcenia, natomiast wtedy to życie ma ten kolory. Także jestem wdzięczny losowi za tą 36 lat służby, wspaniałej jakby szansy,
pracowania z niezwykłymi ludźmi, do których mam ogrom szacunku. Mam nadzieję, że coś tam się udało. Jestem daleki od oceny. Na to pewnie historia jeszcze będzie potrzebowała chwilę, żeby to ocenić, czy to, o czym rozmawialiśmy, udało się zrobić w jakiej skali. No i wracamy do Misza Jody. No, przyszłość jest w ruchu tutaj. Ta księga nie jest jeszcze zamknięta, nie jest napisana, prawda? Nie jest dużo zdań jeszcze przed nami. No, życzę panu, panie generale, żeby nie było pośpiechu. Żeby rzeczywiście gdzieś tam ten czas sobie płynął po swojemu, bo wydaje mi się, że te decyzje w którymś momencie przyjdą. Takie czy inne, prawda? Co do przyszłości. No nie było w naszej rozmowie czołgów. No właśnie, tak nie było. No, oczywiście jest to nieusuwalny element mojego życia, więc są sprawy, z których chłopcy nigdy nie wyrastają. Paradoksalnie rzecz biorąc, w czołgach to, co mnie zawsze fascynowało, to nie jest ta maszyneria wielka, te 30, 40, 50 czy tam 70 ton, które się przemieszcza, tylko ten moment, kiedy kończy się wykonywanie zadania i nagle patrzysz, a z tych wielkich potworów kilkudziesięciotonowych wychodzą zwykłe chłopaki, dzisiaj już też i panie, i nagle okazuje się, że to oni wprawiają w ruch tą maszynerię, że jak się mówi w prawo, w lewo, czy ognia, to tam właśnie ten starszy szeregowy, tak, czy podoficer, czy sierżant to zadanie wykonuje. Jest niezwykle rodzinna atmosfera, jak w kawalerii, tak, czyli jak musimy wcześniej przyjść, bo musimy oporządzić konie i zanim konie nie są oporządzone, to nie idziemy do domu. Jak byłem dowódcą kompanii czołgów, wtedy służyliśmy na T-72. W czołgu było trzech żołnierzy, tak? Czyli dowódca działonowy i kierowca. I tych czołgów było w kompanii 10. Ale kiedy się... I byłem dowódcą kompanii, oficerem, więc wszyscy żołnierze mi podlegali. Ale kiedy wóz podjeżdżał do tankowania albo do ładowania amunicji, to nie mogłem być tutaj panem porucznikiem, dowódcą kompanii. Musiałem wykonać to zadanie jako dowódca czołgu, więc te relacje były bardzo, bardzo rodzinne. Mam do dzisiaj emocjonujące zdjęcia tak moich załóg. Pozdrawiam tutaj serdecznie 1. Batalion Pancerny Ułanów Krychowieckich z Orzesza. Więc te czołgi to nie jest tylko i wyłącznie ta stal i te wielkie maszyny, tylko to jest niezwykła energia, poświęcenie ludzi. Trudna służba, ciężka, ale na końcu, że tak powiem, no... Jak to złośliwie zawsze mówimy, tu oczywiście znowu się narażę wszystkim innym rodzajom broni, mówimy, że żołnierze siedzą na dwie grupy, na żołnierzy kawalerii pancernej i na tych, którzy chcieliby nimi być. Generał Rajmund Andrzejczak w latach 2018-2023, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, był gościem programu Didaskalia, no i człowiek, który wciąż pisze swoją własną historię, z całą pewnością ostatniego zdania jeszcze nie napisał i tych zdań dużo przed panem generałem. Życzę, by się udało ich tych zdań jak najpiękniejszych sporo jeszcze zapisać. Dziękuję pięknie. Bardzo dziękuję, panie generale, za spotkanie. To był Didaskalia. Patrycjusz Wyżga, kłaniam się, pozdrawiam i do zobaczenia.